witam w 14 już odcinku kampanii Nowokrąg, D&D RPG Jacek. Nasze postaci naszych graczy miały okazję porównać swoje poglądy, zetrzeć się na ringu debate, porównać swoje opinie na rynku tych free market of ideas. Zdecydowanie. Czy jak to wyszło? Cóż, to sądzę, że najlepiej byłoby obejrzeć poprzedni odcinek, ale na pewno konflikty zostały chwilowo przesunięte na inny termin. Postaci także dowiedziały się, kim jest Dagmara Velastre. Poszliście po pochowaniu już ciała martwej Killimort. Poszliście porozmawiać z tajemniczą użytkowniczką magii, która mieszka na obrzeżach New Dagger. Rozmowa nie okazała się niestety zbyt owocna. Dagmara, widząc, co zrobiliście w chacie zielarza, postanowiła jednak postępować z wami ostrożnie, dlatego na razie zostaliście odesłani z kwitkiem. I nie tracąc czasu, postanowiliście ruszyć w głąb rozpadliny na oddzielającej równiny Gaterak od pustyni Sory w celu dorwania niejakiego Mogoga, herszta tutejszego gangu goblinów. W międzyczasie też, Malwinie, ty postanowiłeś trochę ochłonąć, odreagować emocje, które towarzyszyły wydarzeniom poprzedniego dnia, i udałeś się na krótki spacer do okolicznego lasu, gdzie spotkałeś, jak się miało okazać, Shadar Kai na usługach Kruczej Królowej, którzy przyszli zebrać wspomnienie Killimort, którą zabił Vincent. Ruszyliście w drogę w towarzyszu Hacza, waszego przewodnika. Po drodze widzieliście kilka ciekawych zjawisk. Stawiliście czoła jednej przeciwności, drugą postanowiliście zignorować. Na szczęście Kae, dzięki swojemu szybkiemu myśleniu i sprytowi pirata z GIF, uratowała wasz metalowy ekwipunek przed rdzewnikami. I następnie zagłębiliście się w ów rozpadlinę, gdzie szybko okazało się, że Mogok i jego gobliny coś knują. Rozpadlina praktycznie stanowi teraz ich teren. Jest tam mnóstwo pułapek, mnóstwo obozowisk i innych śladów bytowania. I właśnie na jeden z tych śladów natknęliście się po drodze, mianowicie znaleźliście obozowisko niedźwiedziuków, bobołaków, które ruszyły wam na spotkanie. Na szczęście pułapka zastawiona przez nie nie zadziałała tak, jak miały nadzieję. Udało wam się ją przechytrzyć, w pewnym sensie można powiedzieć. I walka bardzo szybko przechyliła się na waszą szalę. Przed wami pole walki, na którym starliście się z niedźwiedziukami, bądź też bobołakami, jak zwał, tak zwał. Trzy z nich leżą zabite. Jedni ranieni magią Vincenta, jeden rozstrzelany pod ścianą przez Kae, jeszcze jeden przeszyty strzałą Hacza, a po drugiej stronie pola walki niedźwiedziuk druid, teraz nieprzytomny, jęczy coś w maniakach, trzymając się za głowę, którą rozbił mu, znaczy nieśmiertelnie, ale Gareth. Także ty, Malwinie, wraz z Haczem stoicie nad niedźwiedziukiem z włócznią, który
teraz smacznie chrapie, uśpiony trucizną Hacza. Widzisz, że Hacz jest bardzo ranny. Może i was niedźwiedziuki nie zaskoczyły, jednak on nie spodziewał się ich ataku. Teraz opatruje, widzisz, swoje przebite włócznią ramię. Co robicie? Garrett na pewno stojąc nad ogłuszonym druidem, krępuje go liną i zaciąga za ten głaz tutaj, no do reszty, tak? Tak. Dobrze, no to widzicie, jak Garrett sprawnie, rzuć proszę na survival, kiedy go związujesz. Dobra. I widzicie, że sprawnie, niczym strażnik prawa, którym jest, związuje niedźwiedziuka druida i ciągnie was ku sobie. 13. Ciągnie go ku wam, Jezus. Dobra. Survival 14 łącznie. Dobrze. Do zapamiętania. Okej. Dobra. Wiktor dotrzymuje kroku. Jasne. Druida. Bestia Vincenta pilnuje Garretta i spętanego druida. Tak, to krępowanego druida opieram tutaj o tą skałę i zauważywszy, że Hacz opatruje swoje rany, podchodzę do niego i informuję go, mogę pomóc. Znam się trochę na leczeniu. I on, będę wdzięczny. Nieźle mnie urządziły. Tak? Kurczę, nie jestem przyzwyczajony do walki z takimi istotami, raczej poluję na zwierzęta. Ale poczynałeś sobie bardzo walecznie, panie Hacz. Pozwól, że się tym drobnym gestem odwdzięczę i kładę dwie ręce na jego ranie. Wyjął już sobie... Tak, złamał na pół. Okej, okay, dobra, nie zasklepię mu rany łącznie z bronią. Nie. Tak by nie działało. Moja moc przechodzi i ta rana się zasklepia. 10 punktów HP z mojego Lay on Hands mu. Świetnie, no to widzisz, że on... Niesamowita umiejętność. Bardzo dziękuję. Cieszę się, że potrafię robić coś więcej niż odbierać życie. Marvin w tym samym momencie, jak wy macie swoją interakcję, pochyla się nad tym leżącym bobołakiem, tak? I pyta tego Hacza, długo tak będzie jeszcze spał? Hacz, który właśnie teraz rozmawiał z Garrettem, odwraca się do ciebie, widzi, że jeszcze rozmasowuje to ramię, kopnął tego bobołaka, a ten się tylko... Na nie działa ta trucizna trochę lepiej. Z godzinę, myślę, tak poleży. Zdążymy przygotować scenariusz naszego przesłuchania. A tak poza tym... Mówisz, że zaskoczyły cię to, co nie byłeś gotów. Nie zapuszczasz się aż tutaj? On, nie, kiedyś się zapuszczałem, ale teraz widać, oni zapuszczają się głębiej. Wiesz, jak to jest, Malvin? Ścigany nie... Wilk jest bezradny, gdy jest ścigany. Cokolwiek to znaczy, bardzo ładnie brzmi. Dobra, Garrett, będziemy musieli ich przesłuchać. Myślicie, tak, że są nasłani przez Mogoga, czy to jakiś jeszcze inny pomiot? Sądząc po tym, co już się dowiedzieliśmy, możemy założyć, że są od Mogoga. Skupiłbym się na tym druidzie. Wydaje się wiedzieć więcej, być tu przywódcą tej bandy. I może wiedzieć więcej, ale trudniej będzie go złamać. To prawda. Zobaczymy, co wiedzą te
ten trep, ale teraz wydaje mi się, że dobrym pomysłem będzie trochę uprzątnąć. No to Garrett próbuje trochę uprzątnąć pobojowisko, trupy, zawlec też, zagłas, żeby nie było widać śladów bitwy za bardzo. Zanim Garrett to zrobi, Vincent przez ten czas przyglądał się zwłokom. Ta żaba się zmieniła w popiół, prawda? Tak, dwie żaby i jeleń, którego przyzwał ten druid, zmieniło się z powrotem w błoto i patyki. Praktycznie został tylko taki, może taki obrys ich jakiejś sylwetki, ale to były magiczne, przyzwane istoty, więc po tym jak czar został przerwany, one po prostu zniknęły. Okej, okay. Podchodzę więc do bobołaka i chciałbym go... No, chciałbym sprawdzić, co znajduje się na bobołaku, który tutaj leży. Dobra, no to znaczy, tylko, wiesz... Znaczy, nie jestem pewien, czy on leżał tutaj, czy to nie jest ten, co pod ścianą powinien być, bo... pod ścianą jest jeszcze inny. To jest który ma nogę złapaną w sidła hacza. Dobra, git. Jeszcze jeden tam powinien być? Tak, dobra, tak, bo bez przesady niego... z tym, wiecie, z tą mapą, ja pamiętam. Tak, jak Kaja, jak coś w międzyczasie podchodzi do tego, którego tam ustrzeliła pod ścianą. Jasne, no to... Jak ogląda Vincent tego tutaj, no to Kaja ogląda tamtego. Jak ich przeszukujecie, to poza oczywiście bronią, która przy nich jest, są to dwa z nich mają takie właśnie Morning Stary, dość duże, dwuręczna, ciężka broń, jeden z nich ma włócznie, i też znajdujecie takie drobne kosztowności, można powiedzieć. Włócznie? Nic. Tak, włócznie. Znajdujecie także przy nich drobne kosztowności, nic, praktycznie jeśli chodzi o sztuki złota, to nic, ale coś, co można by potem opchnąć, może za jakąś cenę, równowartości 150 sztuk złota. Są to różnego rodzaju... Wszystkie, tak? Tak, wszystko, jak już zbierzecie. Dobra, są to albo jakieś drobne trofea, jakieś kły, jakichś dziwnych, dzikich istot, trochę kamieni szlachetnych, nieoszlifowanych, jakieś drobne naszyjniki, może kilka pierścionków srebrnych, raczej taki drobne łupy, można powiedzieć, bardziej niż rzeczywiście monety. Ale ty, Vincencie, swoim sprawnym okiem jubilera dostrzegasz, że to by, jeżeli by to sprzedać, to może tak 150 sztuk złota bez targowania się by wyszło. Super, dobra. Zabieram te pierdoły i zabieram włócznie. Mhm. I dołączam do towarzyszy. A co one mają za ciuchy? Tam jest coś przydatnego? A jeśli chodzi o ciuchy, to głównie mają na sobie zrobione... Spodziewalibyście się po niedźwierzukach raczej właśnie takich prymitywnych zbroi, czegoś zrobionego z niewyprawionych, upolowanych skór czy coś w tym guście. Te są dobrze uzbrojone. Widzicie, że mają może i ze złomu, ale dobrze spięte ze sobą zbroje. Dominuje, co jest ciekawe, dominuje blacha pomalowana na czerwono, ale widać, że ta farba jest albo starta gdzieniegdzie, albo już po prostu odpada. Jeżeli mają coś skórzanego, to te skóry są dobrze widać wyprawione, dobrze oszyte, pikowane. Każdy z nich ma tak naprawdę medium armor na sobie skórzany. Okej, to ja w takim razie jeszcze wezmę sobie trochę tych skór. W sensie, to są zbroje całe. Tak, ale są skórzane, prawda? Więc chciałbym elementy skórzane na... Czyli chcesz rozebrać te zbroje. Tak, dokładnie. No to ci trochę zajmie. Musisz, wiesz, no, wziąć te trzy czy cztery zbroje i zacząć je rozkładać na kawałki, no to trochę ci zajmie. Okay. Ty musisz je po prostu... Bo to są dobrze zrobione. Gdyby one były właśnie tak jak zwykle, tego typu potwory mają na sobie raczej właśnie takie, można powiedzieć, złożone pospiesznie bądź niedbale, to te są dobrze uzbrojone, więc mają na sobie dobrej jakości zbroje.
Okej, okay, dobra, no to w takim razie... To tak sądzę, że to ci z godzinę co najmniej zajmie. To na razie sobie tylko przenoszę to gdzieś po prostu na bok. Zmyślał, że wrócę do tego. Jeśli tam jest jakaś taka, powiedzmy, prymitywna biżuteria, to ja sobie zabieram. Jeśli tam jest jakiś, nie wiem, pierścień czy naszyjnik, to zabiera i zakłada na siebie. Głównie to są jakieś zrobione z kości albo z właśnie taki naszyjnik z zębów, z kłów jakiejś bestii. Może coś się znajdzie miedzianego bądź srebrnego nawet gdzieś tam. Ale widzisz, że to jest raczej, że to były raczej samorodki srebra miedzi, które zostały obrobione ręcznie. Okej, okay. To zabiera co może, naszyjnik sobie zakłada na szyję i też idzie do reszty. Tak. Jasne. Gareth tak jakby upomniając sobie, że jego jeniec jest użytkownikiem magii, robi też wszystko, żeby utrudnić mu rzucanie zaklęć, mianowicie krępuje mu palce tak, żeby nie mógł ich składać w różne znaki, knebluje go, żeby nie mógł wypowiadać słów zaklęć i też no przeszukuje go, jakby rozbraja go ze wszystkiego, z broni, kosturów, szuka też jakichś komponentów magicznych. Dobrze, i kładzie no na oddzielną kupkę. Jego kostur został tam, gdzie go zostawiłeś, chyba że wziąłeś go ze sobą, po tym jak zmienił go na chwilę w jelenia. Jest to na pewno magiczny kostur. Można by tego używać, jeśli byłbyś użytkownikiem tego rodzaju magii jako różdżki. Ale jest to dobrze wykonany, widać z pieczołowitością i z dobrymi, można powiedzieć, takimi magicznymi umiejętnościami wykonany kostur właśnie z czaszki kozy. Kawał widać, że o dziwo jeszcze żywego, świeżego drewna jest wyjęte po prostu jakieś małe, świeże drzewko z korzeniami. Wśród tych korzeni jest zablokowana kozia czaszka. Wszystko całe po prostu wręcz dzwoni, klekocze magiczny, znaczy nie jeszcze magicznymi, ale na pewno w jakiś sposób no, można powiedzieć, że jakimiś rodzaju magicznymi wisiorami, runami, całe jest w magicznych znakach. Jeden tylko ci zwraca twoją uwagę, mianowicie jak jest czaszka tej kozy, to ona ma czarną dłoń odciśniętą jakby na czole, na czerepie. Dobra. Identyfikuję to jako znak, który już widziałem też wcześniej. Tak, ten znak widzieliście także wcześniej, jak wchodziliście na tereny bandy Mogoga. Dobra, to odkładam kostur z takim pogardliwie szepcząc karykatura prawdziwego kostura, prawdziwej oznaki. Aha, jeszcze jedno, jak przeszukujesz druida, znajdujesz także znajdujesz zwój magiczny, ale nie jesteś w stanie go przeczytać, niestety. Dobrze. Kiedy go rozwijasz, rzeczywiście rozpoznajesz magiczne znaki, ale one nie układają się w żaden czar, który byś znał. I dodatkowo widzisz jeszcze coś ciekawego, mianowicie jest woreczek skórzany i on jest jakby zawinięty procą. I na tym skórzanym woreczku jest znak czarnej pięści. Dobra, czyli nie już ręki otwarte, tylko pięści. Tak. Zaglądam do woreczka. Kiedy odwiązujesz, rzuć proszę D12. Dobra. D12? 7. Tak. 7, dobrze. Kiedy to odwijasz, widzisz w środku 7, rozpoznajesz, to są ołowiane pociski do procy, takiej, którą zakręca się nad głową, ale każdy z nich jest odlany w kształcie właśnie takiej zaciśniętej pięści, jakby gotowej, żeby komuś dać w mordę. Okej, okay. Czy potrafię wyczuć jakąś magiczną aurę? Możesz od nich rzucić arkanę, czy rozpoznać ten magiczny przedmiot. To będzie jakby, mam plus 0, czyli czysty rzut, 11. 11. Widzisz, że na pewno to jest w jakiś sposób specjalne, ale nie wiesz, jak dokładnie mogłoby działać.
Ale specjalne, że w jakiś magiczny sposób. Tak, jest w jakiś magiczny sposób jest coś w tym dziwnego. Okay. Dobra, w takim razie zabieram procę z jej amunicją, kostur odkładam na bok i idę do swoich towarzyszy z sugestią. Chodźcie, ukryjmy się, ponieważ może tu jeszcze nadejść inny patrol. Potrafisz się wspiąć na tą skałę? Może coś zobaczysz? Garek patrzy i milcząc podchodzi i sprawdza, czy jest w stanie się wspiąć. Możesz spróbować. Złapię się. Będzie to atletyka. A jak wysoka jest ta skała? Tak. Na oko ma z 30 stóp. No dobra, to w takim razie zrób koszyczek mi, Garrett. Dobra. Jak będzie ci za trudno, pamiętaj, że mamy sprzęt do wspinaczki. Dobra, dam radę. Dobra, no to cię, jak on ci pomaga, to masz advantage. Yeah. To rzucam na atletykę. O. 15 albo... Boże. Albo 17. Mhm. Plus 0 akurat, no to 17. Dasz radę. Może i to nie jest maszt, może to nie jest olinowanie statku, ale dajesz radę się wspiąć. Jesteś w stanie nad tej skały, będziesz spadać tam te. Te hitboxy są łąki. No ale mniejsza. Wspinasz się po prostu i stąd jesteś w stanie zobaczyć jakby nad tą niską, karłowatą trudno powiedzieć, czy roślinnością, jakąś imitacją roślinności, która żyje w wiecznym cieniu rozpadliny. Widzisz, że nad tymi właśnie takimi niskimi zaroślami unoszą się jakieś dziwne, fosforyzujące, lewitujące istoty. Trudno ci dostrzec stąd, co to są za jakieś... No to chwytam lunetę i próbuję. Daj mi skończyć. Okay. Widzisz także po swojej prawej jakieś na oko 200 stóp stąd jest obóz, który ominęliście. Obóz tych biegających, tych, tak? Biegać co? A myślę, że tych gołych tych... Nie, no zupełnie. Jesteście dzień drogi stamtąd. Obozowisko niedźwiedziuków, które omijaliście, przekradając się tędy, bo wy się przekradliście zachodnią ścianą wąwozu zamiast wschodnią, bo po wschodniej było to ich obozowisko. I dalej także dostrzegasz, pomimo ciemności, ale wyraźne te słupy dymu, które gdzieś biją z głębi, domyślasz się, że tam coś jest jakby, gdzieś tam dalej jest kryjówka Mogoga. To biorę lunetę i próbuję też wyczaić te dziwne istoty, co to jest. Widzisz, że widzieliście, jak wchodziliście do tego. Widzicie, jak widziałaś je, jak wchodziliście do wąwozu. Są to podobne do... Znaczy, nigdy nie widziałaś meduz, nigdy nie widziałaś morza. Znane ci jest tylko flogiston, ale są to właśnie podobne do meduz istoty, które sobie swobodnie lewitują w powietrzu i fosforyzują, łapiąc wszelkie owady, które zwabione ich świetlistym urokiem dają się złapać w ich parzydełka. I widzisz, że po prostu one sobie tutaj jakoś żerują chyba o tej porze nad tymi niskimi zaroślami. Dostrzegasz też jeszcze jedną rzecz. Kiedy patrzysz lunetą, badasz horyzont, widzisz, że właśnie po tej zachodniej ścianie, czyli jakby z mojej perspektywy, bardziej z twojej perspektywy, z twojej po lewej stronie, w oddali widzisz właśnie coś ciekawego, mianowicie tam, gdzie się wydobywa ten słup dymu, także jest może jakieś 50 stóp od niego, gdzieś widzisz, jest większe zagęszczenie tych istotek, które sobie tam gdzieś latają, jakby mają tam
trochę większe ich zagęszczenie. I także widzisz wyraźnie, że na to już też widziałaś wcześniej, kiedy badałaś teren, zanim weszliście do wąwozu, widzisz, że na zboczu są ustawione jakby wyciągi, którymi coś jest spuszczane i albo wnoszone z powrotem na górę. Taka winda po prostu. No, można tak prymitywna, powiedzieć. Prymitywna. Tak, okay. Bardzo prymitywna. Po prostu kołowrotek, skała po drugiej stronie i taka prawie że wiadro, w którym coś jest złożone. Nie widzisz jednak z tej odległości co. No to przekazuję informację. W sensie nie schodzę z tej skały, tylko tam schodzę trochę niżej i tam Garrettowi nie za głośno, tam mówię wszystko, co kojarzy. Dobra. Wszystko opowiadamy. No to musimy się do tej windy chyba dostać. Na ile oceniasz odległość? Ile czasu nam zajmie, żeby tam się dostać? Ile to jest dzień? Ruch? No, niecały dzień. Niecały dzień. No to wierzę. No, myślę, że niecały dzień. Parę godzin. Hacza. Hacz w ogóle ma siły nas prowadzić? Bo taki chyba trochę połamany, co? Tak, ale wydaje mi się, że to, co mu zaaplikowałem, powinno mu pomóc. Ale zapytajmy się jego. On będzie wiedział lepiej. Mam nadzieję, że ich broń nie była zatruta. A co robimy z tymi? Ja nie chcę żadnych jeńców, Garrett. Wiem, co sobie pomyślicie, ale to są mordercy. Jako tacy zgadzam się, że zasługują na karę, ale nie bądźmy w tym pochopni. I tak ich musimy najpierw przesłuchać. Dobra, to wy ich przesłuchajcie, ja to jeszcze popatrzę. No i Kaja jakby nie chce schodzić z tego ze skały. Gdzieś tam sobie siedzi, ładuje sobie broń, patrzy lunetą co jakiś czas i jakby obserwuje jakby otoczenie na skalę. Dobra, czy to była rozmowa, którą mieliście przy nas? No raczej tak. No, KS stoi na skalę, ja tu, więc raczej jesteś było się od nich, parę kroków od nich. To jest, pamiętajcie, to jest dość wąsko. Jakby głównie kierowała do Garretta, ale myślę, że to nie mówiła, że cicho czy coś, nie? Tylko jakby bardziej gadała z Garrettem, który był bliżej niej, nie? Ale myślę, że słyszeliście jak coś. Podchodzę do Hacza. Jasne. Hacz już widzisz, że też liczy, ile ma jeszcze bełtów mu zostało. Sprawdza swoją kuszę. No, wygląda lepiej po tym, jak na pewno jak trochę leczącej magii przelał w niego Garrett. Ale nie spoglądając nawet na ciebie, tylko dalej zajmując się swoim sprzętem, w czymś mogę pomóc? Jakieś konkretne trofea, które interesują cię z tego, co tutaj możemy znaleźć? I on tak, sądzę, że jeśli mają jakieś skóry bądź kły, to są moje, zgodnie z umową, ale no, nie będę przecież zabierał myślącym istotom głów. To by było trochę makabryczne, nie powiesz? Zdefiniuj myślącą istotę. Może mówić? Jak wiele. Ciężko znaleźć istotę, która nie komunikuje się. Kaja potrafi mówić nawet ze szczurami. To prawda. On odpowiada, cóż, nie są zwierzętami. Nie opchnę łba, niedźwierzuka na rynku. Nie są mi potrzebne. Róbcie z nimi, co chcecie. Ale jeżeli mają przy sobie jakieś trofea, zgodnie z umową są moje. A jak daleko nas zaprowadzisz? Sądzę, że na odległość, tak jak się umówiliśmy, na odległość strzały od kryjówki tej bestii, czemu nie? O, to jeszcze będziesz miał okazję może go trafić. O nie, nie. To wasze zadanie. Mi płacą za coś zupełnie innego. Jasne. Nieźle cię poturbowali.
Dobrze, że żyjesz. Martwiłem się, jak widziałem cię w tej... No, tylko jeszcze jeden powód, żeby nie zbliżać się tam bardziej. Wam ewidentnie zabijanie takich stworzeń idzie o wiele lepiej niż mi. Ja lubię jednak te, które łatwo oszukać i nie zwracają ognia, gdy do nich strzelam. Myślałem, że jesteś bardziej pojedynkowy. I on na to... O. Nie jestem wojownikiem, jeśli o to ci chodzi. Jestem tylko myśliwym. Specjalizacja. Słusznie. Moja. Mój zawód, tak. A te stwory... Słyszałeś jakieś historie na temat tego, jak zagrażają Newport? Nie wiem, co masz na myśli. W sensie, jeśli chodzi o gobliny i niedźwie żółki, no... Oblegali miasto nawet parę razy. Byłem tego świadkiem. Ta ich machina wojenna prawie zgniotła mi mój dom. Jednym z kamulcy. Co więcej... No właśnie. Nie wiem, myślałem, że może w karczmie mówią coś więcej niż oficjalna wersja pani szeryf. Nie wiem, co by cię interesowało. W sensie wiem, że grasują już od niecałego miesiąca tutaj po traktach, ale chyba większość tego już omówiliśmy w karczmie, mi się wydaje. No, nie słyszałem. Byłem zajęty grą w karty. Nieważne. Dobra, panie Hacz, czy dzisiaj jeszcze możemy wyruszyć, czy lepiej już udać się na spoczynek, rozpalić obozowisko i tak dalej? To zależy od was. Ja jeszcze mogę ruszyć, ja mogę jeszcze iść. A ile nam jeszcze zostało nocy? Pytanie, kiedy chcecie tam dotrzeć. Możemy ruszyć teraz i tak naprawdę spojrzał na ciemne niebo wiecznego cienia. Dotrzecie tam o poranku. Albo możemy rozbić gdzieś tutaj obozowisko i przeczekać noc. Noc. Nie lepiej, nie lepiej byłoby wykorzystać to, co już zbudowały te stworki. Mają swój obóz. Czemu nie? Może będzie tam więcej rzeczy przydatnych. Wygląda jak dobre miejsce. Na pewno dobrze umocnione. Możemy się tam zatrzymać. Czemu nie? No i jeszcze miejmy kwestia nadzieję, przesłuchania. Tylko, że nie ma ich tam więcej. No właśnie, to moja główna obawa. Oczywiście nie jestem tu ekspertem. Zdam się na osąd bardziej doświadczonych tutaj podróżników, ale ja bym zbadał obóz, ale może rozbił nasz troszkę dalej od obozu bobołaków. Ja myślałem, że najciemniej pod latarnią. Jakby nawet jeśli ktoś by tutaj się zbliżył i zobaczył, że stoi tylko stary obóz jego pobratymców, to nie zaalarmowałby nikogo. Drugi też obok jest trochę podejrzany. Też celna uwaga. Zależy, jak bardzo chcemy manifestować naszą obecność też. Chciałbym niczego nie manifestować. Panie Hacz, K.E., wydaje mi się, jesteś tutaj najbardziej doświadczonymi podróżnikami. Co sądzicie? Obozujemy w ich obozie, czy rozbijamy drugi obok? Mi się podoba to na skalę. Nie chcę mi się już tam schodzić. Mam dobry widok. Cóż, jeśli mam coś zaproponować, obóz wydaje się być okej. Tylko sprawdziłbym rzeczywiście, czy nie ma tam kogoś jeszcze. Też z tego, co widziałem, z niego jest lepszy widok. No chyba, że pójdziemy... Druga opcja, że pójdziemy jak najdalej możemy z panem Haczem i tam się przykimamy. Póki jeszcze go mamy ze sobą. Mamy nieco balastu ze sobą. Tak. A. Sprawa jeńców. Chyba najpierw musimy to rozwiązać. To prowadź, panie Hacz, do obozu, a tobie znajdziemy lepszą skałę. Chodź. Dobra.
asekuruję, jakby co. Próbuję zejść. Wystawiam ręce. Dobra, możesz zejść. No. Dobra, dobra. Uff. Dobra. Hatch chowa swoją broń, zabiera swoje sidła, które zdejmuje z nóg jednego martwego, jednego nieprzytomnego niedźwierzuka. Dobrze, w takim razie na wschód. Na wschód, do obozu. Panie Hatch, może przodem, na zwiat. Dacie radę ponieść te ciężary? Tak patrzę na te bobołaki. No, są duże. Nie są large, są medium, ale już na tej granicy medium. Silne, dobra, duże, ciężkie bestie. Na pewno ciągnięcie ich was spowolni. Ja i tak ledwo co widzę, to mogę chwycić za nogi któregoś. Byle ktoś szedł przodem. Dobra, to chodź, Malvin, poprowadzę cię. Jeśli pozwolicie mi iść przodem, drugi raz tego samego błędu nie popełnię. Postaram się być uważniejszy. Jakbyś tylko jeszcze mi tę czapkę zgasił. A, tak, pewnie to. Przychodzę, dotykam, gaśnie światło na kapelusz. Kapelusz Malvina przestaje się świecić. Katem rzuca. Vincent, może nogi mu obetnij, to będzie lżejsze. Zobaczysz, już widziałem, że robisz takie rzeczy. I się śmieje. Ja, proszę, nie żartuj tak nawet. Nie podsyłuj mu takich pomysłów. Nie dożyją bez słuchania. Chcemy jeszcze, żeby coś z niego wyciągnąć. No to Kaja jedzie przodem, jak coś tam obserwuje, patrz, czy coś tu jeszcze widzi. Dobra. No to robi rekonesans. Dobra, to Kaja, rzuć proszę percepcję. 19 plus wow. 6. Wow. Okej, okay, no to bez problemu. Widzę trzy bobołaki. Wiesz już, czego szukać. Widziałaś, jak wyglądają pułapki, które zostawiają bobołaki, więc na pewno tą trasę też, prawdopodobnie trasa do ich obozu nie jest aż tak silnie zaminowana. Bez większego problemu rzeczywiście docierasz do obozu. Obozowisko to jest tylko 6 namiotów zrobionych ze skór rozpiętych na kościach jakichś bestii i już teraz całkiem dogasłe ognisko. Trudno powiedzieć, trudno tutaj o jakieś głębsze szczegóły tak naprawdę. Okej, okay, no to doprowadzę po prostu tutaj bezpiecznie. Dobra. No to obozowisko wita was ciszą. Poza dźwiękami wąwozu nie słyszycie nic tutaj nowego. Co rozpalamy? Tak, Kaja patrzy na ognisko. Możemy udawać, że jesteśmy nimi po prostu. Nie głupie. Wydaje mi się, że jeśli będziemy zachowywać się tak, jakby oni tu byli, to będzie najmądrzejsze. No to Kaja tam rozpala to ognisko w takim razie. Dobra, no może, to... Może jednego ustawimy tak, żeby wyglądał jak pilnuje. Kaja się śmieje. Mi już starczy animowanej śmierci. Dobra, odpytujcie ich i kończmy z tym, bo... Dobra, no to Kaja, rozumiem, znajdujesz rzeczywiście, jest tam jakieś... Ze dwóch. Jasne, jakieś grzybowe drewno, które udaje ci się nim rozpalić ognisko. Widzicie, że też Hatch zaczął przeszukiwać namioty i właśnie kiedy otwiera jeden z nich, słyszycie, jak zagwizdał z satysfakcją i ha, no proszę, jednak na coś się przyda ta cała eskapada. Wchodzi do środka, słyszycie jakieś tam szamotanie i wychodzi z niego, trzymając całe naręcze skór zdjętych z jakichś istot. I, ach, no to dla mnie. Z czego to? Taka. No, co my tu mamy? Rozkłada i zaczyna ci opowiadać. Tu jest zębacz, tutaj mamy... krokodyla albinosa, gdzieś tutaj jest pancerz krótkika. No, niełatwe bestie.
Przyglądam się. Któryś odporny na to? Kaja wyciąga pistolet. Któryś odporny na to jest? I on. Sądzę, że jeśli zabili go je strzałami i kościanymi dzidami, to twoja broń także jest w stanie powalić taką bestię. Czy mogę zobaczyć? Ależ proszę. Tylko ostrożnie. Nie są jeszcze wyprawione, są świeże, raczej delikatne na tym etapie. Takie są najbardziej wartościowe. Wcale nie. Za to nie dostałbym nic. Muszę je najpierw wygarbować. I każdy widzi wartość, drogi Haczu. W tym jest problem. No, raczej na razie ty jej nie widzisz tutaj. Za to nie dostałbym nic, ani grosza na rynku. Dopiero jak obskrobię je z mięs, resztek mięsa i ścięgiem, to będą coś w ogóle warte. Z wszystkiego, co wartościowe. No to możecie się podzielić. Niesamowite. Nie, jest tego za mało. Wszystko, co ciekawe, już zostało zniszczone w procesie obróbki. A, cóż, już miałem. Okay, już miałem nadzieję, że mogę cię poprosić o pomoc. Nie, oczywiście, jeśli chciałbyś. Dobrze. Widzisz, że sięga na plecy i wyciąga, ma łopatę ze sobą. To kopiemy. I rzuca jedną tobie i widzisz, że tam gdzieś z motłochów wyciąga także kilof. Co kopiemy? No przecież musimy je zakopać, żeby odebrać je w drodze powrotnej. Jak je teraz tak zostawimy niezakopane, coś je zeżre. Co wymyślisz? Cóż, gdybym miał więcej czasu i odpowiedniego sprzętu, mógłbym to zrobić trochę efektywniej, ale to chyba też się nada. To ja coś ugotuję. I tam szuka garnka na ten temat. No to macie swój zestaw do gotowania. Nie widzicie, żeby tutaj były jakieś... To jest raczej takie obozowisko, które się rozstawia rano, zwija wieczorem. Raczej... Kaja, nie pamiętam skąd, ale mam 12 psich decorations, 12 decorations. Wrzucam po prostu tam te racje psie i próbuję coś zrobić z tego, jakąś potrawkę. Okej, okay, dobra, czyli... Bo powinniście mieć meskit. Znaczy wiem, że mamy, ale po prostu chcę zużyć tę rację, bo co ma się zmarnować? No to próbujesz pierdziela. Zrobić coś smacznego z psiego żarcia. No to takiego, wiecie, smacznego na poziomie pirata, nie? Takie smaczny poziom pirata. Dobra, bierzesz karmę dla psów, rozpuszczasz ją we wrzątku. Tak. Czujecie, jakoś... jak do waszych nozdrzy po prostu dociera obrzydliwy zapach. Praktycznie, że zepsutego mięsa, który gdzieś tam bulgocze sobie wesoło w garnku. Kae wygląda na... zadowoloną. Tak, trochę mało słone, ale ujdzie. I tam miesza. I sobie gwiżdżę. Jeszcze Vincent stoi z tą łopatą i szturcha nią ziemię kilka razy. Twarda ziemia, niechętna do bycia kopaną. Odrzuca łopatę. Rusza kilka razy czułkami. Przybiega Wiktor. Jasne. I bardzo energicznie zaczyna kopać w miejscu wskazanym przez Hacza. No to tak, jakby on nie jest stworzony do kopania, więc to jest równie dobrze, ty byś mógł kopać gołymi rękoma, więc... Ale będzie to robił tak długo, ile będę chciał, więc... Tak, ja dokładnie. Ja w tym czasie odchodzę gdzieś na bok, zostawiając Hacza i jego roboty. Hacz patrzy na to i... cóż, może być i tak. No i nie wiedząc, jak dokładnie współpracować z taką istotą, stara się go nie trafić kilofem przy także pogłębianiu tej dziury. To my z Malwinem już dotachaliśmy tych jeńców. To Garrett mówi do... Teraz tak, ten uśpiony trucizną nadal jest kompletnie bezwładny, ale ten, widzisz, że druid powoli, czy szaman powoli odzyskuje świadomość. Ten nieprzytomny też był związany, no nie? Bo tak, to kajdanem ma spięte. No. Kajdanami jest spięte. Dobra, z tego, ubezpieczaj mnie
Malwin, sprawdzę mu więzy, czy się nie poluzowały. I Malwin wyciąga nóż wrednego noża. Okej. Okay. Przykłada do szyi tego druida i kiwa w stronę Garetha. I jeszcze... bo widzę na tak bezpośrednio przed sobą, nie? Tak, tak, tak. No to Gareth, ty jak sprawdzasz te więzy, to wtedy właściwie w momencie, kiedy tam przyłożyłeś ten nóż do gardła, to widzisz, że on się ocknął, ale jest zakneblowany, więc tylko patrzy na was przerażonymi oczami. I dobra. I trochę się próbował wyrywać z więzów, ale widzi, ilu was jest dookoła i na razie tylko nie rusza się i ty, Malwinie, czujesz, jak oddycha nerwowo, przerażony. Drodzy towarzysze, jeśli chcecie, żebym mu coś przekazał, wiedzcie, że jest to coś, co mogę dla was zrobić. Dobrze, Wincencie. Mam na razie parę sugestii i mówię do nich konspiracyjnie. Ustawmy ich tak może, by o sobie nie wiedzieli. Nie widzieli się nawzajem i jego ustawiam o tutaj mniej więcej, ten niech sobie tam leży. I pamiętajcie, żeby im regularnie sprawdzać więzy. I mówiąc to, idę do tego nieprzytomnego. I mu też pętam nogi, taki pełen zestaw. Jasne. Związany jak baleron będzie. Dobra, no to tam go po prostu... On jest out cold. W sensie, no, nie jest martwy, ale jest po prostu obezwładniony trucizną, więc kompletnie się nie rusza. Tak. No i on też już domyślnie jest ogołocony ze sprzętu, tam tak, broń tak, mu zabraliśmy oczywiście. Leży w jakichś takich resztkach, jakichś takich prostych ubraniach, które miał pod spodem, pod zbroją i zupełnie pozbawiony broni i kosztowności. Malwinie, nie uważasz, że Gareth, jak na miłośnika życia, jest wyjątkowo entuzjastyczny w łamaniu ducha? Uważam, że za dużo pierdolisz. Kaja się zaśmiała, usłyszała to. Kaja w ogóle nie słyszała, co ja mówiłem też dodatkowo, po prostu Malwin powiedział losowo do taką... Wiktora, do Vincenta tak, to. Dokładnie, to wystarczyło. Nie? Dobra. Jeszcze będzie pora na zastanawianie się nad moralnością. Tak, na razie już mam dosyć. Też mam na razie dosyć tych dysput. Zresztą tak, na razie postanówmy, co z nimi robimy. Myślę, że to twarde sztuki. Nie dadzą się łatwo zastraszyć. Szaman pewnie wie więcej, ale jest i sprytniejszy. Tak. Prosimy ich o informacje, a jeśli ich nie dadzą, zabijamy. Prosimy grzecznie. Jak odmawiają, będziemy prosić mniej grzecznie. Może też stary trik, że jeden już sypnął. Czytałem kiedyś o tym w księgach. Dobry konsjerż, zły konsjerż. Dawno temu na Speljamech próbowali łamać więźniów podobnie. O tak, ty Malwinie, sądzę, żebyś nie jedną historię o tym, co robiono więźniom na Speljamerze, mógł opowiedzieć, zwłaszcza ty. Dobra, to jakbyś się do tego zabrał, Malwin. Ale trik z gulem będzie ciężki, jak nie macie gula. Tak, no i też żywotność więźniów jest o wiele mniejsza. Tak. Mamy mniejszą próbkę więźniów do testowania tego tak, sposobu. Tak. Moglibyśmy spróbować pewien trik z czytaniem umysłu. Co masz na myśli? Jeden albo dwóch przesłuchuję. Ja w tym czasie będę w stanie czytać myśli przesłuchiwanego przez minutę. Jeśli pomyśli o czymś, wiesz, Garecie, nie da się skłamać nie myśląc o prawdzie. Słusznie. No dobra, w takim razie może przygotujmy pytania tak, żeby jego myśli zdradziły nam to, co chcemy wiedzieć. Czy masz, przepraszam, Malwinie, czy mówisz, że masz dostęp do wykrywacza kłamstw?
jakby nie patrzeć. Nie wiem, co to wykrywać kłamstw. Takie teoretyczne urządzenie. Myślę, że to mi daje pomysł. Marwinie, jeśli możemy, użyjemy twojego triku na naszym użytkowniku magii. Wydaje się być mądrzejszy, a ten drugi chyba ma coś, co może pomóc nam z nim. I tylko zaczniemy. No, nie wiem, bo jeśli jest głupszy, to łatwiej się wysypie. Z drugiej strony ten mądrzejszy może być na tyle pewny siebie i swojej mądrości, że puści farbę pierwszy. Koniec końców łatwiej byłoby złamać tego głupiego, jeśli chodzi o moją magię. Pytanie, ile wie? No dobra, a nie możesz użyć swojej magii na ich dwóch? Byłoby najprościej. Mógłbym, oczywiście, że mógłbym. Jeśli wyrobilibyśmy się w minutę z dwoma, to nawet jeden czach wystarczyłby na dwóch, ale wydaje mi się, że to trochę narzuca nam zbyt wysokie tempo. Ale spokojnie, mogę użyć dwóch czachów. Wytłumacz mi proszę, w jaki sposób działa twój czar. Cóż... Chcę mieć pełen obraz, zanim zaczniemy. Przez czas trwania tego czachu jestem w stanie przez czytać myśli wybranej istoty. Myśli dość płytkie, nie takie zbyt skomplikowane. Ale mogę też spróbować podjąć próbę wierchcenia się głębiej i wtedy, cóż, nie zawsze się to udaje, ale mógłbym spróbować i wtedy mógłbym wyczuć jakieś może bardziej rozumowanie, jakim się posługuje i stan emocjonalny albo coś, co nie daje mu spać, coś, co ciąży mu na umyśle. Ale wtedy, jeśli się nie uda to cały czas pryśnie. Dobrze, więc zastanówmy się, jakich informacji potrzebujemy. Myślę, że pierwsza rzecz najważniejsza, czy mogą się nas spodziewa. Druga rzecz, jak są rozłożone patrole, ile ich jest na drodze oraz wejście do kryjówki, jak się tam da zakraść. Myślę, że żeby czar Malwina działał najefektywniej, odpowiedzi, które sformułuję w swojej głowie, muszą być dość proste. Najlepsze było pytania typu tak, nie. Tak, i też nie przeceniajcie za bardzo tego czaru, to nie jest odpowiedź. Może nie wiem, co tkwi w głowach tego czegoś. To po pierwsze, a po drugie, to tak, jaka droga do obozu, ilu ich jest w obozie, to nam się przyda, wybierając taktykę. Co planują? Może za tym kryje się jakaś większa logika. Planują, jakie są wejścia do kryjówki. Jakie są wejścia i co planuje Mogok? Tak, tak. Czyli najważniejsze, czy Mogok się nas spodziewa, co planuje, jakie są wejścia? Czy najważniejsze pytania? Spytałbym też, czy mają jakichś jeńców w obozie? Moglibyśmy mieć jakiegoś sojusznika po naszej stronie, jeśli byśmy go uwolnili. Słusznie. Może też ich warty stosują jakiś system haseł? Warto byłoby je znać, by ich oszukać. No i gdzie jest Mogok? Dobra, to co? Gotowi, Vincent? To bardzo dużo pytań. Ty, Garecie, tak. Mów mi, jakie pytania zadawać, ja mu je przekazywał. A myślicie, że nie rozumieją naszej mowy? Myślę, a nawet mam pewność, że rozumieją jednak.
pomysł Vincenta, by komunikować się telepatycznie, jest dość dobry, zwłaszcza, że nie chcemy, żeby druid mógł rzucać zaklęcia, tak? Tak, ale odpowiadać... faktycznie. Będą mogli odpowiadać w swojej własnej głowie do siebie i ja powinienem to zrozumieć. O to chodzi. Dobra. Mam pewien plan. Jeśli mówimy o pytaniach tak lub nie, możemy użyć kilku rekwizytów, żeby sobie pomóc. Wyjmuję zeszyt, fioletowy zeszycik, i wyjmuję z niego dwie kartki. Mm-hmm. Na jednej z nich zapisuję tak, na drugiej nie. Okej. Koncept wykrywacza kłamstw jest czymś bardzo ponętnym i przerażającym, szczególnie jeśli twój przeciwnik może się takim posługiwać. Więc dobrze by było, żeby przekonać ich o tym, że w takiego właśnie posiadaniu jesteśmy. Malwinie, gdy będziesz czytał jego umysł, chciałbym, żebyś prostymi ruchami głowy komunikował do mnie, czy to, co mówi, to prawda, czy nie. Postaram się, ale nie gwarantuję, że każda odpowiedź będzie czytelna. Dobrze. Chodzi o to, żeby mieli taką myśl. Nie musi działać stuprocentowo. Ale jeśli przez minutę będą w to wierzyć, to będą w to wierzyć też przez resztę pobytu w naszym obozie. Dobrze. Myślę, że pytanie typu tak lub nie, chyba jedno mamy na razie, czyli czy mogę go nazwie. Reszta jest o jego plany i o kryjówki. Ale sprawdźmy chociaż na tym jednym. Czy macie jeńców, to też odpowiedź tak lub nie? No, prawda. Ilu jest w obozie? Możemy to jakoś ograniczyć. Czy jest więcej, czy mniej niż ileś? O. Dobra. I schodzić coraz niżej lub coraz wyżej. A, zacznijmy od prostych rzeczy. Czy w ogóle są? Dobra. To co? Ile gotowi? Ciała czar? Minutę, dobra. Tak, o Jezus Maria. Okej, okay, ale weź poprawkę na to, że tak, musisz mi mówić, co ja słyszę. Będę stopował w momencie, kiedy ja mówię. Tak, okay. bo ja jakby czytam na bieżąco to. Jasne, spokojnie, mam to przygotowane. Okej. Fuck. Okej. Który pierwszy? Zacząłbym je mimo wszystko od druida. Ale no. To ty, Malwin, będziesz rzucał czar. A, zresztą wydaje mi się, że tamten jeszcze wskazuje na niego, nie jest przytomny. No, obu zamierzam rzucić czar. Bardziej chodzi o to, na którego informacje, które zdobędziemy z tego pierwszego, zadziałają bardziej. Wiesz, w tym całym eksperymencie, o którym czytałem. Wydaje mi się, że bardziej wstrząsnął tym, który jest niższy rangu. To znaczy, że jego dowódca się wsypał, więc... Dobra, ale też... Myślę, że w takiej odległości, kolejności. Ale też nie musi być to prawdą, żeby niższy rangu się wsypał. A informacje tego, który jest niższy rangą, mogą być pomocne, gdy będziemy przesłuchiwać tego wyższego rangu. Tak, myślałem o tym. Dobrze. Może na razie bez czaru spróbujemy złamać tego pierwszego, a dopiero potem się zabierzemy do tego metodami niekonwencjonalnymi. Spróbujmy, mam kilka pomysłów. Szczerze, panowie, nie mogę się już doczekać. Tylko tego się mają obawiałem. Przeżyć, bo nie wiemy, czy nie będą potrzebni nam do drugiej rundy. Tak, to co z nimi zrobimy potem, to dyskusja na oddzielną rozmowę. Dobra. Vincent wyjmuje zeszyt, coś z niego skreśla. Okej. Okay. Dobra. No to podchodzimy do którego? Tak, do tego, który jest w tej chwili nieprzytomny, do tego niższego rangu. Okej. Okay. Dobra. No to on już się powoli zaczyna budzić. Też trochę już rozmawialiście. Hacz powiedział, że trucizna działa tylko o godzinę, pomimo tego, że niedźwie żuki są raczej na nią podatne. Okay. No to on, widzicie, on leży, położyliście go tak raczej na boku,
I teraz ten. On nie jest zakneblowany, czy jest? On. Nie jest. Nie jest. Dobra, no okay, ale... W momencie, zanim się obudzi, zakładam pelerynę. A, dobra, spoko. I stoję nad nim. Stoję u nóg jego łóżka. To słyszycie jakieś takie tam jęknięcie z tej ziemi. Się odwraca i widzi was nad sobą, widzi ciebie, ale nic nie mówi. Widzicie, że dyszy ciężko. Patrzy na was się wyraźnie swoimi małymi czarnymi oczami, ale widzisz, Garecie, że tam sprawdził, czy jest się w stanie ruszyć. Te kajdany tylko zaklekotały i leży dalej, patrząc na was wzrokiem pełnym nienawiści. Żadnych gwałtownych ruchów, jak krzykniesz, poderżnę ci gardło, rozumiesz? Odwracam się i wskazuję palcem na Wiktora i Hacza kopiącego dziurę. Dobra. Twój towarzysz nie był zbyt pomocny. Deception z advantage'em. 19. 19. To widzisz, że on tam... Wy podłe mięczaki. Tak. Tak nie traktuje się wojownika. Prawdziwy wojownik nie kończy w takiej sytuacji. Splunął na ciebie. Przyzwyczaiłem się. Jaki zacny interrogator. Przyzwyczaiłem się. Każdemu się zdarza. Dobrze, więc czy wiesz, co to jest? Wyjmuję te dwie kartki, które miałem. Jakiś papier. Cóż, tak jak ja i moi towarzysze, zaraz ci wytłumaczymy. Patrzę na Malwina. Jest to wykrywacz kłamstw. Spojrzał na ciebie zdziwiony. A wykrywacz kłamstw jest czymś, co sprawia, że nie tracimy czasu. A to... Znowu patrzę za siebie. Dzieje się z tymi, którzy tracą nasz czas. No, masz jego uwagę. Widać, że cokolwiek trafia do niego, jak to mówisz. Znaczy, zamilkł, przestał się ruszać. Podsuwam mu te kartki na taką odległość, żeby mógł wskazać palcem swoich rąk. Ma ręce z tyłu. A z tyłu ma. Okay. Było powiedziane, że z tyłu ma spięte. On leży po prostu na ziemi, tak. Ma ręce z tyłu spięte, ma nogi związane. On tak naprawdę leży bokiem i tak na ciebie patrzy, ledwo, tak wiesz. Okej. Kiwniesz głową w kierunku odpowiedzi. Prawdziwej odpowiedzi. Nie treść naszego czasu. Wyjmuję te dwie kartki tak dość szeroko, żeby mógł... Dobra, no to... Patrzy na te kartki, ewidentnie przerażony, zdziwiony tą sytuacją. Garecie, zaczynaj. Ty, Mogok, o nas wie. Odpowiadaj. Malwin wyciąga rękę do przodu. Dobra. Nic nie kastuje. Ja dobrze rozumiem. Mam okulary cały czas na te swoje. A chcesz udawać, że kastujesz, czy tylko wyciągasz rękę? Chcę udawać, że kastuję. Performance. 13. 13, no to tam wyciągnąłeś rękę i robisz. Wy widzicie, że on udaje. Nie wiecie, jaki to ma efekt na niedźwierzuka, tylko na niego zerknął na chwilę, ale dalej patrzy, raczej ma w oczy Wincenta wiercone. Czy Mogok o nas wie? O was, czyli o kim? Czy wie, czy ktoś po niego idzie? Kazał zwiększyć warty, więc pewnie tak, ale nie wiem. Słyszałem, że tam na traktach sklepali wrednego noża jacyś. I jeszcze do tego łapczywiec też umarł. Wrednego kogo? I wyciągam sztylet. No. W tym momencie... To wy jesteście tymi... Czego ode nas chcecie? W tym momencie kartka, na której znajduje się tak.
wielki zielony okrąg zarysowuje się na tym słowie. On nie do końca zrozumiał, co się dzieje, kiedy to robisz. Na jednej z kartek po prostu nagle się robi zielony okrąg. On po prostu, dla niego to jest jakiś dziwny rytuał, który nad nim teraz odprawiacie. Okej. Strzepuję te kartki, znikają znowu z nich ten, z tych obu. No to jak ty strzepnąłeś, to on się tak wzdrygnął. I teraz chowam jedną, wyjmuję drugą, jest ona pusta całkowicie. Mhm. I trzymam ją po prostu wyprostowaną przed nim. Okej. Okay. Okej, okay. No to on teraz tak raz na ciebie, raz na Gareta, nie patrzy na Malwina. Garecie. Czy w obozie macie jeńców? A co was to obchodzi, he? I kastuję. Dobra. Malwin no to... mówi, Malwin, w ogóle nie wiadomo skąd, nagle po prostu słychać... I Malwin mówi: kłamstw wykrywacz, prawdy zdobywacz, granica jest cienka, oszuście, wybacz. I nagle ściągam okulary i moje oczy są wywrócone do góry, są białe. Oh, nice. Dobra. On przerażony i kiedy to zrobiłeś, no to od razu widzisz takich... Jakby zagłębiasz się w jego myśli, przez chwilę widzisz po prostu taką jakby kudłatą aurę dookoła jego umysłu i gdzieś tak. Tam z pomiędzy tego gąszczu, w który jest pełen agresji, strachu, nienawiści do istot, które przed nim stoją, gdzieś wyłapujesz obraz, widzisz klatkę, a w niej jakiś niski cień niewysokiej istoty. Minuta cały czas idzie. Dobra. Więc... Moja głowa przechyla się w stronę. Kłamca pojawia się na kartce, którą mam wyciągniętą przed nim. Czerwony. Ale ci powiedziałem! Ale wiem, że coś ukrywasz. A to traci nasz czas. Strzepuję znowu. Jeszcze raz. Dobra, toknuję Mogok. Dobra. Kiedy zadajesz to pytanie, ty, Malwinie, widzisz, że pojawia się taka dość luźna, ale widzisz wizję wojny po prostu. Widzisz płonące budynki, widzisz niedźwie żuki okradające wieśniaków, widzisz płonące Casa de Comerade i właściwie to tyle. Łupy. Widzisz bogactwa kradzione przez ludzi Mogoga. On coś odpowiada? No, kiedy ty zadałeś to pytanie, Mogok chce wszystko i wszystko będzie miał. A gdzie jest teraz? Minuta minęła. Okej. Okej, na kartce pojawia się kłamca. I on... Gówno nie wykrywać! Mówię prawdę! Mogok będzie wszystko miał, nie jest prawdą. Wykrywacz kłamstw nie czyta tylko w twoją myśl, on zna prawdę. Całą prawdę. Ty jesteś gówno nie zna żadnej prawdy! Ręka Bane'a i tobie urwie łeb! Jak daleko jest drugi gostek? Czy ja wiem, co... Za skałą domyślam się, gdzieś tam leży, nie? Okej, czy słyszałem coś o Bane'ie? Religia. To wszyscy mogą, jak usłyszeliśmy. Jeśli chcą. Ja bardzo chcę. Chcą. Bo było to pierwsze, co usłyszałem po wyjściu z tej wizji. Tak. 19. 19, dobrze. Też. Garecie, rusz swoje, 8. 21, okej, okay, dobrze. Wy słyszeliście o niejakim lordzie Bane'ie. Bogowi z Panteonu Realm Space, czyli tego, w którym także znajduje się Torm, Tyr i cała reszta, tylko że on jest bogiem ciemności, tyranii,
zła i morderstw. I jest głównie przedstawiany jako ogromny goblinoid, którego symbolem jest czarna rękawica z czarnej stali. I wiesz, że ma jakby całą trzodę reszty goblinoidalnych bogów pod sobą, takich jak Haruk czy Maglubiet. Haruk jest bogiem niedźwierzuków, Maglubiet goblinów i tak dalej, i tak dalej. Skąd wiesz, że Bane będzie się chciał wstawić za wojownikiem pokonanym z taką łatwością? Jesteś teraz całkowicie zdany na naszą łaskę i radzę ci mówić. I to takiego, który postawił na złego konia, bo jak wiemy, Mogok, jego czas zbliża się końca. Mogok, nie macie z nim szans. Jesteście tylko jakimiś tutaj hosztaplerami, jakimiś magikami herlawymi. Wasza magia to dla niego tylko sztuczki. Sztuczki. Sztuczki to co wam może, wciska. Może i działa na kogoś takiego jak ja. Ja nic nie wiem o magii, ale on taką tylko zdmuchnie. Chcieliście spalić Casa de Comerade. Wszystko widzę. Widzę te bogactwa, których nigdy nie dosiągniecie. Nigdy. Wasz cień nie opuści tej doliny. Jeśli jesteś taki pewny, że Mogok nas pokona, powiedz, gdzie jest. Jeśli jesteś taki pewny jego zwycięstwa, doprowadź nas do niego, do naszej zguby. Gdzie jest Mogok? Gadaj. No co to, jakaś tajemnica niby? Gdzie jest teraz, obecnie? W swoim leżu, w głębi doliny. Dobra. Jakie są wyjścia do tego leża? Ile ich jest? Z której strony? Nie powiem. Cóż. Wyjmuję kuszę. Może jesteście straszni, a lud jest straszniejszy. Powiem ci jedno, moi przyjaciele. Może mi odbierzecie życie, ale jak się wygadam, to Bane będzie mnie torturował po śmierci. No cóż, chyba będziemy musieli cię jednak zabić. Zresztą. No wiesz, że cię zabijemy. Myślę, że może cię spotkać los gorszy od śmierci. Garecie, myślisz, że oni, biorąc to, co zostaje po śmiertelnikach, zaciągają ich też do niej? Nie wiem. Możemy się przekonać. Gadaj, bo moja cierpliwość już jest na wyczerpaniu. Ile jest wejść? Nic wam już nie powiem. Gdzie są? Nawet nie wiesz, jak krzyczał twój dowódca. Jak pod koniec błagał o śmierć. Albo intimidation, albo deception. Ale intimidation. Jeszcze dodaję. Znam losy gorsze niż śmierć. Bardzo dobrze je badam. To będzie. On nie rozumie, co to znaczy, więc nie wiem, gdzie odwiedza. Nie jest zapoznany z Milor. Tak. No ja nie wiem, kim jesteś. Ani czym. 10. 10. Puste groźby. Nic wam nie powiem. Zabijcie mnie, jeśli wam tak zależy. Dobrze. Nie ma sprawy. Możesz go zaknęblować. Przetestujmy jego prawdomówność. Knebluję go zgodnie z prośbą Malwina i idę po wiadro z wodą. Skąd macie wiadro i wodę? Wiadro powinniśmy mieć w ten. A wodę, no to musicie użyć waszej wody, którą wzięliście ze sobą do picia. Tu nie widzieliście żadnego źródła po drodze. Wincencie. Możesz ze swojego bukłaka, rozumiem, waterboarding chcesz uskuteczniać, ale no to zużywacie swoją wodę. Vincent wyciąga bukłak, żeby jeszcze trochę. Wyciąga grzybowicę. Coś z niej zostało jeszcze? Ty ją zabrałeś?
Tak, nie daliśmy. No dobra, no to jest tak, no z pół butelki jest, no bo każdy z was musiał trochę tam nalać do was i wypił trochę ten, więc to nie jest tak, że jest pełna butelka, nie? Ale jest trochę grzybowicy. Co, waterboarding grzybowicą? To jedną szklanką go tak zalejecie, no. Grzyboarding. Dobra, widzę, że... To znaczy ja odszedłem po tą wodę, ale widzę, że no faktycznie nie ma. Nie pomyślał chłopak o tym. Tak. W Guantanamo zawsze jest. Bo jest na wyspie. KF w końcu rozpaliła ognisko, tak? Tak, no tam słyszy... Dobra. Zupa KF pachnie jeszcze gorzej niż pachniała wcześniej. Może to to, może to ten środek. A już gotowa, chcecie? Ja tak, wszystkie te takie kawałki takiego drugiej, czy trzeciej, a nawet czwartej jakości jerki już się tam całkiem rozpuściły. A może spróbujmy klasyki, może pachnie jak mokre buty. Gareth wsadza nurt do ogniska, żeby się rozgrzał do czerwoności. Trochę to potrwa, ale tak. Przy okazji chcę sobie przypomnieć, czy da się ustalić, czy ich plemię jest przesądne. Może ma jakieś zwierzę, które jest dla nich złym omenem. No to możesz rzucić na religię jeszcze raz. 14. Czyli o jakiejś przesądzie myślałeś. Tak, na przykład jeśli krakanie wrony jest u nich bardzo złym znakiem. To znaczy na przykład... Albo takie rozumiem, rzeczy. Rozumiem. Nie przepadają za wyciem wilków. Niedźwiedziuki są z natury bardzo, lubią się chować, lubią walczyć z ukrycia, lubią podstępy. Jeżeli wilki wyją, to znaczy, że ich znalazły. W takim razie jest to zła oznaka i oznacza, że trzeba się wycofać. Czego nie lubią robić. Dobra, w takim razie ja na razie przy ognisku czekam, aż mój sztylet się nagrzeje i obserwuję, czy on to widzi i co robił wtedy mojej kompanii. Malwinie, nikt jeszcze nie stracił tyle naszego czasu, nieprawdaż? Tak, ostatnim razem. Jak wy tam przy nim stoicie, to słyszycie, że on coś mamrocze po goblińsku do siebie. Zamknął oczy, zacisnął pięści i mamrocze coś po goblińsku. Macie wrażenie, że się modli. Tak, ostatnim razem poszło wiele sprawniej. Biorę kawałek skóry i knebluję go. No, on już jest zakneblowany. On już jest zakneblowany. No, tak, no, mamrocze, sorry, zapomniałem, że jest zakneblowany. No to słyszycie, jak tam... No, ale tam daje radę coś gadać. Tak, no tak, wiecie, no, pół w myślach, pół ustami tam coś po goblińsku, bardzo takim gulgoczącym, harczącym językiem coś słyszycie, że tam mantrę jakąś taką, jakąś mantrę mówi. Ci, którzy przyszli po nią, wydawali się całkiem zdeterminowani. Myślę, że po niego mogą zdążyć przed jego bogiem. Więcej jedzenia dla nas. Widocznie jego kolega, który jeszcze został, był nieco bardziej głodny. Zjadł całą jedną rację. Ale dwóch nie zmarnujemy, przynajmniej tyle. No nie. Kiedy wyrusza? Niedługo. Parę godzin. W drugą stronę będzie wolny, będzie bezpieczny. A w końcu hrabia obiecał. Czy reaguje jakoś ten nasz... On nie zwraca teraz, no, jakby jest pogrążony w jakiejś swojej mantrze, którą tam sobie odprawia, ignoruje was raczej. Czekamy. Nawet widzicie, te jego duże bobołakowe uszy położyły się, kiedy on
jest w takiej defensywnej pozycji. Widzisz, Kaa, jak Garrett wyciąga z ogniska nóż, którego tam koniuszek pali się teraz. Znaczy, świeci się na lekko, na pomarańczowo. Nie jest to 10 tysięcy stopni nóż, ale na pewno nic przyjemnego. Jak się... Garrett nie poznaje cię, mówi Kaa, tak. Myślę szczerze. Wy naprawdę jeszcze mnie bardzo mało wiecie. Zbliżam się, tyrkam palcami, mamroczę sobie coś pod nosem, używam taumaturgii i w tej chwili słychać wycie wilków. Dobra, no to pleców. Rzeczywiście jak zawyły te wilki, no to ten widzicie, że niedźwiedzie żuk przerwał i rozgląda się ten zaniepokojony po okolicy. Wygląda na to, że nie zdążymy nawet pochować ciała, gdy już skończymy. Dobra, sprawdźmy twoją determinację, trepie. I przykładam i go przypalam. Dobra, czyli torturujesz go. W takim razie rzuć na... A mógłbym tuż po torturze mu uleczyć tą ranę lay of hands? Znaczy nie, bo ty, znaczy, jeżeli zadajesz mu hapeki, to go... Tego bardziej niż torturujesz. Na razie go. Aha, na razie tylko sprawiasz mu ból. Dobra, dobra. Ale jeżeli chcesz go bardzo rzeczywiście, no to możesz go po prostu dźgnąć tym nożem. A na razie tego tak. No to jest za mało, żeby. Dobra. Uważaj go. No to. On zajęczał przez ten knebel, ale rzuć na intimidation po prostu. 19. Będzie. 19, ale jakoś te wilki, twoja groźna aura, właściwie to już bardziej wystarczyły niż ten nóż. I on coś tam jęczy przez ten knebel. Czego chcecie? Gdzie jest Mogok? U siebie! Ile jest wejść? Ile jest wejść do kryjówki, gdzie są? Główną bramą jedno, a co? Kłamiesz, wiem, że kłamiesz. O, czuję to, że kłamie. Insight. Wyciągam kartkę. Test insight, też insight, zlecimy. Insightujcie go. Przypomniałem, że... Dosłownie jest strzelać. Sposób. I wyciągam też kartkę z pomstem. Moment. Już ma trochę w dupie tą kartkę. 15. 15. 15. 13. To nie jest tak, że kłamie, ale też nie mówi całej prawdy. Okej, czyli jest sposób. Jakby wejście jest jedno, sposobów jest więcej. Tak. Dokładnie. Nie, to nie jest cała prawda. Wyciągam kamyk. Mm-hmm. I używając Magical Tinkering nadaję mu dźwięk. Dźwięk ujadających wilków. No okej, okay, dobra. Są bliżej. I on... Czego jeszcze, ode już mnie zabijcie! Jaki jest inny sposób poza główną bramą? Mów. Nie wiem. Wiem, że jest i wiem, że ty wiesz, że jest. Górą. Z transportem węgla, nie wiem. Można też... Nie, to szaleństwo, ale można też kanałami. No, jakimi kanałami? Źródłem wody. Ale tam jest bestia. Patrzę na moich towarzyszy. Jaka bestia? Gadaj. Nie wiem. Wiem tylko, że raz coś tam się zatkało. Posłaliśmy gobliny, wrócił tylko jeden, a właściwie to wypłynęły tylko po nim resztki. A transporty węgla, co ile są? Co, 7 dni, nie? 7. Kiedy no to 2 ostatni? Razy. Może następny może być dzisiaj, nie wiem, nieregularne są. Dobra, jak gęsto są posterunki? Są jakieś hasła na wartowniach? Nie. Kłamiesz. Kopię nie, go. Nie, naprawdę. Wystarczy po goblińsku. Wy i tak byście nie zrozumieli. Ilu was tam jest? Ilu jest?
żołnierzy, wojowników. O, tak. Większość już zabiliście. Jeszcze jest tylko... Jeszcze są tylko druga grupa niedźwiedzików, goblinów już tylko. Te, co nie walczą, słabe usze. Myślałem, że was więcej. Przecież kłamie, widać. Inside. Potrzeba nas więcej, kiedy jest mogoł. On wystarczy. 11. 11? Trudno ci powiedzieć. Jest zbyt jakby w popłochu. Nie wiecie, czy, nie wiesz, czy mówi prawdę, czy kłamie. Jak gęsto są straże? Ile jest tych kierunków? Tak. Wystarczy. I mrugam do siebie okiem. Dobra. Jak chcecie. Odchodzę zły. Taki blow of steam muszę. Jasne. Idę do Kaja i się pytam, co gotujesz? No spróbuj, spróbuj. Tam Kaja ci próbuję. Podać łyżeczkę. Kaja w ogóle jest jakby niewzruszona tym, że kogoś tam torturowaliście. Zwyczajona do tego. Smakuje jak zupa z zepsutego mięsa. Nachylam się... Obrzydliwe. Nachylam się nad bobołakiem. Sprawiłem, że już cię nie męczę. Bo teraz pod obchodzi. Możemy się jeszcze dogadać. Ja odchodzę. Tak jakby przekonywanie. Chyba, że kłamiesz. W takim razie deception. No deception, bo dobra, nie dogadamy się. Jasne. No i jest to 18. Czy z kości, czy nie z kości. Chcesz mi pomóc, to już mnie po prostu zabij. Naprawdę tego chcesz? Jak nie ty, to Mogok. Ale jest jeszcze tyle innych ścieżek, którymi mógłbyś podążać w swoim życiu. Niby dokąd? Zabiliście moich ludzi. Jestem sam. Jak nie zabije mnie dzicz, to zabijecie mnie wy. A jak nie wy, to Mogok. No, wystarczyłoby, żebyś nie napadał bezbronnych ludzi. I wszystko byłoby dobrze. To tylko... To tylko łupy dla Bane'a. Co ty możesz o tym wiedzieć? Służyć komuś większemu niż ty sam. Ja staram się nie służyć nikomu. To jest cała taka widać, moja... Widać! Jesteś bez honoru. Jesteś niczym. Ja przynajmniej służyłem komuś wielkiemu. Ty umrzesz sam. No, wszyscy chodzimy się i umieramy sami. Co na to twoja matka? Nie byłaby trochę zawiedziona? Zjadłem ją! Spierdalaj! Co kultura, to obyczaj. Zakneblowuję go i odchodzę. Jasne. W stronę Garetta. Tak. W międzyczasie mówię do no, ciekawy smak, ciekawy. I odchodzę sprawdzić więzy tamtemu, czy on czegoś nie próbuje, jakiś sztuczek. I przy okazji wypluwam tam obok to zgniłe mięso później. Jasne. Spoko. No to jak widzi, jak podchodzisz tam, gdzie zostawiliście druida, to widzisz, że go tam nie ma, ale odpełzł po prostu trochę. Widzisz, że jak dżdżownica tak po prostu pełzł w kierunku krzaków. I jak ty podchodzisz, to on ciebie zauważa i widzisz, że ten próbuje po prostu jak najszybciej stamtąd uciec. Wołam Wiktora. Ciebie tam nie ma, Wincencie. Tam poszedł jeden tylko Garet. Okej, dobra. No dobra. Patrzcie, odpełza glizda. Wracaj i chwytam go za kołnierz, bo rozumiem, że mogę go dość prosto dogonić. Tak, jesteś w stanie. Podnosisz go i widzisz, że ma wypluł ten, że nie ma knebla, wisi mu na tym. Dobra. Ale nic nie mówi na razie do ciebie, tylko zaciśnięte ma zęby. Dobra, to poprawiam mu knebel i wszystkie więzy i... No dobra, cwaniaku. Zaciągam go znów tutaj. Narada. A ty tu leż. Inaczej następnym razem nie będę taki grzeczny. Tak, żeby go mieć na widoku. Wołam towarzyszy i... O,
z tamtym poszło lepiej niż lepiej niż sądziłem. Czy coś jeszcze wam powiedział? Powiedział, że woli zginąć niż żyć na wolności, bo boi się Mogoga. Musiał ich nieźle nastraszyć. Ślepo oddani sprawie. Wydaje mi się, że można grać na ich honorze, ale nie można grać na karty, które zadziałałyby do przeciętnego członka cywilizacji. Nie może wrócić do Mogoga po tej porażce. To oczywiście, to oczywiste. Ludzie, których spotkaliśmy po drodze, wydaje mi się, że też po prostu by go zatłukli. Jeśli naprawdę zależy im tak na honorze, może faktycznie śmierć wojownika to jedyne, co możemy dla niego zrobić. Ładnie to wytłumaczyłeś, że chcesz mu skrócić o głowę? W tej sytuacji tak. Nigdy nie robię tego bez zastanowienia, natomiast... Ale chwila, bo zapomnę, a to jest dość istotne. Nie wychobiliśmy się z czytaniem umysłu, ale widziałem dwie rzeczy i jeden, jak pytaliśmy o jeńców, to widziałem jakąś klatkę niską, niewysoką istotę w niej. Mają jakichś jeńców, a drugie to ich plany. Oni faktycznie wierzą w to, że spalą kasady Komechady i okrabią nowe Sajach ze wszystkiego, co ma. Pytanie, ile czasu zostało? Pytania były dobre, ale dość ogólne. Może z tamtym drugim pójdzie nam lepiej. To, co możemy wykorzystać, to jak bardzo się wysypał ten. Wiemy o dostawach węgla, wiemy o potworze. Jeszcze mam taki pomysł. Cokolwiek to jest. Malwinie, mając w pamięci twoją sprytną akcję z haczem, czy dobyś radę zrobić iluzję wesołego i współpracującego z nami bobołaka przy ognisku? Gachecie, mógłbym, ale wtedy nie mógłbym w tym samym momencie czytać jego myśli. Czytanie w myślach jest chyba wydatniejsze. Dobrze, to był tylko taki pomysł. Ale jeśli skończymy czytać myśli, mogę odejść i spróbować stworzyć obraz jego przechadzającego się po obozie, tak aby wyszedł zza skały i może nie zorientowałby się, że to. Ale ostrzegam, po tym wszystkim muszę odpocząć i to porządnie. No dobrze, to czego byśmy tak naprawdę chcieli się jeszcze dowiedzieć od tego drugiego? Zadajemy teraz bardzo konkretne pytania. Mówimy o tym, że wiemy o potworze w kanałach, chcemy się dowiedzieć więcej. Nie musi nam tego mówić, wystarczy, że zobaczymy to, co Malwin będzie w jego umyśle. Chyba zdecyduje się kopać głębiej tym razem. Dobrze. Dobrze. To jeszcze chcemy wiedzieć, może coś więcej o tym jeńcu i za ile Mogok planuje atak. Czy już wyruszył? Czy jego wojska już idą na południowe krainy? Raczej nie. Raczej nie idą, skoro tamten powiedział, że nie potrzebują więcej w obozie tak długo, jak tam jest Mogok. Czyli Nie wierzę, żeby on sam wyszedł. Znaczy nie wierzę, żeby wypuścił Achmie bez samego siebie na podbój miasta. Skoro jest taki potężny, albo chociaż taki obraz zbudował u tych parobków. Wincencie? Najważniejszym będzie spytać o sekretne przejście przez kanały. Musimy mieć jak najwięcej informacji na ten temat. Drugorzędne będzie nasz jeniec, samotny jeniec. Zgadzam się. Gdzie jest ten kanał? Jak jest strzeżony? Też pamiętajmy o czasie na dodatkowe pytania, które wyniknąć mogą z tego, co zobaczymy w jego umyśle. No i też te dostawy węgla. Bylibyśmy w stanie się przykraść też może w taki sposób, nie wiem. Byłby to zawsze dobry plan B. Lokalizacja. Czy znamy na tyle dobrze okolice, by informacja o położeniu
wejścia do kanału. Może weźmiemy ze sobą Hacza, chociaż on też aż tak blisko twierdzy nie podszedł. Hacza na przesłuchanie? Czy gdzie tak, chcesz wziąć Hacza? Chodziło mi o to, że może jako lepiej zorientowany w terenie pozwoliłby nam szybciej zlokalizować wejście do kanału, bazując na relacji naszego jeńca. Słuchajcie właśnie na mnie. Mam pomysł. Skoro nasi jeńcy są tak pewni zwycięstwa Mogoga nad nami, może uda nam się któregoś z nich przekonać do tego, żeby nas tam zaprowadził. On będzie przekonany o tym, że będzie w pewnym momencie w stanie nas zgubić bądź przechytrzyć, skoro on tak bardzo wierzy w tą wygraną, a my wykorzystamy to, żeby doprowadził nas do chociażby tych kanałów. A tam pozbędziemy się już problemu. Obawiam się, że... Obawiam się, że tak bardzo jak wydaje się to rozsądne i całkiem sprytne, to jeśli on by się uwolnił, to będziemy mieli trudniej w obozie. Cały zostanie zaalarmowany od razu, a dyskrecja to jest jedyne, co nam zostaje w tym momencie. Bałbym się, żeby się naprawdę uwolnił i nas przechytrzył. Nisko nas cenisz, Malwinie. Garecie, robię to, czego na pewno nie zrobiłby ten, zakładając, że na Vincenta by wypalił, czyli nie założyłby, że może przegrać. Wolę założyć tę opcję. Poza tym nie wiemy, czy byłby tak skłonny zaprowadzić nas do Mogoga, skoro przeczuwa, że z jego ręki czekałaby go śmierć. Tak, prawda. To prawda. Może po prostu spytajmy i spróbujmy znaleźć potem to przejście. Zróbmy tak. Przejście wydaje się być najlepszą opcją. Tak, spytamy o kierunek i odległość i wtedy może Hacz nas tam doprowadzi. Tak, Hacz powiedział o odległości na strzał strzałie. Więc dobra, wydaje mi się, że powinien nas tam zaprowadzić. Dobra, to gotowi? Na tę rundę posłuchania? Dobra. Tak. Okej. Okay. Jakoś chciałem zadeklarować, że Kaja w tym czasie gdzieś tam idzie kawałek dalej i się rozgląda, czy nikt tutaj nas... Okay. Nikt... Żeby uniknąć sytuacji, jak była z tymi z Wege Pigmejami, że było gadu-gadu, a tu ktoś dostał. Dobrze. Dobra, czyli KS na czatach. Tak. Rzuć tylko na percepcję, proszę, kiedy się tam rozglądasz. 10, 16. 16, dobra. Ja przywołuję też Wiktora, który podąża za mną do... drugiego bubołaka. Dobra, no to stoicie teraz nad, nad druidem, z szamanem bobołaków. On patrzy nadal na was raczej z dużą dozą nienawiści niż strachu i mruży lekko oczy, badając uważnie, co się dzieje dookoła. Widzicie, że kombinuje. Jeśli go odkreblujemy, może użyć magii. Zatem tylko i wyłącznie sygnały? Tak, gesty. Nie wiem, czy jego magia jest aż tak potężna, żeby zdążył zrobić nam coś złego, zanim nie rozwalę mu głowy, ale pozorny jest zawsze w cenie. Dobra. A ty patrz na tego tu i wskazuje na Vincenta. Tak mu pasz przystawiam, żeby na niego patrzył, a nie cwaniaczył i się rozglądał na boki. Zlecam Wiktorowi, żeby delikatnie, ale mocno złapał go za stopę i przytrzymał. Okay. Jest teraz jego kulą u nogi. No to szarpnął się na chwilę, jak poczuł tam zęby Wiktora, no to unieruchomił. Patrzy się na was z nienawiścią. Jeszcze chciałbym zadeklarować, pomny na to, co zrobił druid, od czasu do czasu sprawdzam.
Dobra, no to rzeczywiście był trochę poluzowany. Widzisz, że się albo się szarpał, albo jest bardzo silny i po prostu trochę były już poluzowane te więzy. Dobra. Może niech go przepilnuje nasz przewodnik. Hacz? O nie, ja się w to nie mieszam. Dobra, jak chcesz. Jak go przywiązać? Tak jakby do pnia. No to musicie znaleźć, no możecie iść pod jakieś drzewo i go przywiązać na pnia. Nie, to jeśli nie, nie, to ja go po prostu tutaj zaciągam i po prostu bardzo często mu sprawdzam te więzy. Jestem trochę nieobecny przy tym drugim przesłuchaniu. Jestem tu, ale no często sprawdzam. No ty pilnujesz, żeby się nie wyrwał. Jak będzie, tak. jeśli mu się uda, no to się zorientujesz. No. Mhm. No dobra, liczyłem na to, że Gareth będzie bardziej aktywny. Ale dobra. Malwinie. Będę mu zadawał pytania. Nie może wiedzieć o tym, że czytasz w jego umyśle, więc będą to pytania tak bądź nie, na które reagować będzie ruchami swojego, swojej dość sporej głowy. Czemu nie? Czemu nie może? Bo wtedy może zacząć próbować zrobić coś, co zagłuszy twoją magię. Dobrze, zacznijmy tak, ale nie obiecuję, że tego nie zrobię. Gotowy? Magia poszła, czy jeszcze nie? No właśnie miałem... A, sorry. To nie czarować, tak Vincent powiedział. A, nie, właśnie, że nie, że masz czarować, tylko że pytania będą takie, żeby on się nie zorientował, że czarujesz. Dobra, ale on się zorientuje, że ja czaruję. Wie? Będzie wiedział? Nie? Będzie widział, że no, no, musisz go mieć w zasięgu wzroku. Będzie no tak. Widział, że coś tam robisz. A, też... dobra, nie da się zrobić tak, żebyś... No, na razie nie czaruję po prostu, ale zaraz to... Dobra, to jak powiesz, że czarujesz, to tak. Okay. Druidzie. Teraz już też słyszę to druid. Dobra, no usłyszał to w swojej głowie, patrzy na ciebie. Jak daleko stąd znajduje się wejście do kanału? Zamyka swój umysł. W sensie? No, musi no bo... być willing, żeby słyszeć jego wiadomości. Nie chce słyszeć wiadomości. Nie słyszy Vincenta. W takim razie na jego oczach łamie jego kij. Tak przez kolano. Jeśli się uda. Siła. Siła. Dobra. To będzie wstyd, jeśli się nie uda. 17 plus czysta siła to 18 chyba będzie, no. Dobra, no to... Czy, albo 19, zaraz sprawdzę. Już starczy. Okay. No to rzeczywiście, laska łamie się o twoje kolano. Nie łamie się tak widowiskowo, tylko bardziej tak właśnie jak świeża gałąź, że pękła, ale nadal jest takie kawałki świeżego jeszcze drewna, jakbyś musiał zacząć kręcić albo to przeciąć, żeby to rzeczywiście urwać. Ale ją złamałeś na pół. Też znów coś mamrocząc pod nosem, taumaturgia wycie wilka za nim, znów jak to łamie. Dobra, kiedy to wycie wilka rozległo się w pobliżu, nastała chwila ciszy, no, przerywana wyciem wilka, a potem tylko spod knebla słyszycie... jak się z was śmieje. Rozkazuje Wiktorowi, że ukręcił mu nogę. I ten rzeczywiście, tam, jego stopa po prostu, krew strzela. I on tam leży teraz i sapie. Malwinie, to chyba czas na czarcza. On ciebie słyszy? Nie, dlatego stało się to, co się stało. Zamieńcie się z Garethem. Może Gareth do niego niech mówi. Odsuwam się. Garethie. Dobra. Zdajemy ci ten knebel, ale nie miej złudzeń. Jak tylko nie spodoba mi się to, co tam mamrocze, dostajesz sztyletem. Zdejmuję mu, trzymając sztylet. Dobra, no to on tam dalej jęczy z ukręconą nogą,
ale nie mówi nic, nic nie mówi. Pytanie, pierwsze pytanie. Czy mamy mu tłumaczyć cały proces wykrywacza kłamstw od nowa? Nie, myślę, że nie. Jest na to za sprytny. On wie, co tu się dzieje. Nie mamy czasu i nie mamy ochoty gadać za dużo. Tak. Twój kolega już w większości tak wygadał. Teraz to formalności, które mogą oszczędzić ci drugą nogę. I rękę. I drugą rękę. I może kark. Wiktor łapie za drugą nogę. Okej. To tam... Czego chcecie? Czego wejść... wam już ten debil nie wygadał? No. Wiemy o wejściu do kanału. Teraz powiesz nam, gdzie jest. Po prostu oszczędzisz nam fatyki, a jeśli Mogok jest naprawdę mogę tak potężny... Mogę wam powiedzieć, ale... Tak tamtędy nie przejdziecie. Co on czemu powiedział? Nie? Że i tak tamtędy nie przejdziemy. Czemu? Nie, gadaj. Ukręcam mu drugą nogę. Dobra. Przekażcie mu, że odpowiada konkretnie od razu. Wergarów! Zmienia się w mgłę, która... Misty Step. Któregoś wcześniej używał. Wysłałem tam Wiktora. Co? Wysyłam w tym kierunku Wiktora i ja też sam tam idę. Czy Kaja, która była na czatach, gdzieś widzi jakby... On w przeciwnym kierunku. Okej, okay, dobra. Czy ja mogę w momencie, bo jeśli on kastuje, to ja też chciałem skastować coś. Jasne. Kastuję Fairy Fire w miejscu, z którego on przed chwilą buchnął. To nie trafisz za szybko. Nie? Nie. No bo to jest 20 foot. Ale ty masz akcję, a on zużywa bonus akcję. On jest szybszy. Dobra, na dwóch ukręconych nogach i tak, i tak daleko nie zajdzie. Przeczeszmy okolice. Dobra. Kiedy już macie ruszyć w kierunku, słyszycie tylko z krzaków. A jest tylko... I kiedy wbiegacie w krzaki, widzicie, że on leży w wilczym dole. O Boże. Do którego się wyteleportował. Zginął? Zabił się? To było samobójstwo. No dobra, moja wina. Nic nie jest stracone. Ten sam scenariusz, tylko do tego drugiego. Przechadzający się po obozie druid. A właśnie, czy my mu nadmieniliśmy, że to właśnie druidę niby zakopaliśmy w dole, czy... Nie, wspomniałeś, nie. Dowódca. No właśnie, to wyczaruj kogoś innego, nie powiedzieliśmy mu, że nie mamy innych jeńców. Nie będzie to towarzysz na równi z nim, niech wie, że nawet bestie jego pokroju mogą liczyć na inne życie. Okej. Okay. Zatem koncentruję się. Mhm. I kastuję Silent Image. Tworzę wyglądającego tak jak ten, który zginął obok niego w tych sidłach. A, okej. Okay. Ten dobra, dobra. Po prostu tworzę bugbera, no nie? No. W tej zbroi, bez broni żadnej. Jasne. Mhm. I on po prostu na razie stoi. I w momencie, gdy oni pójdą do tamtego, to on wyjdzie na drugim planie, będzie się przechadzał po prostu po tej. A ja, jako że to ma zasięg 15 stóp, będę szedł obok niego i rozmawiał bardzo kulturalnie z nim. Okay, ale ruszał tylko ustami i on również będzie ruszał tylko ustami. I my będziemy przechadzać się wokół ogniska. Co jakiś czas zatrzymując się nad tym dołem, który wykopał Hutch,
I też coś rozmawiając. Okej, dobra, no bo Hacz już tam miał zakopywać rzeczy, ale widzi, co kombinujecie, machnął ręką, poszedł palić fajkę gdzieś na tym, na jakimś pniu i patrzy na was z mieszaniną obrzydzenia i lekkiego niepokoju. No to poproszę performance. Fuck, bo mam inspirację, ale jest to 15, więc zostawię. Okej, no to rzeczywiście pojawia się niedźwierzuk, jeden z tych, którymi walczyliście wcześniej. No i niemy, aczkolwiek dobrze zanimowany. Widzicie, że przechadza się z tym, z Malwinem, kiedy tam dookoła tego ogniska i co rzeczywiście w jednym momencie stają tam nad tym dołem i coś udaje Malwin, że rozmawia z niewidzialnym, tylko nieprawdziwym, niemym, nieprawdziwym niedźwierzukiem. Co wy robicie w takim razie? To podchodzimy do tamtego. Chcę mu uleczyć to oparzenie. Dobra. No to... Pytam tym Lay on Hands, ile tam punktów bym musiał zużyć na to. No to jak on widzi, że znowu podchodzicie, widzi tam tą scenę i tak widzicie, że już tak westchnął tylko i proszę, no zabijcie mnie już. Dobrze. Otrzymasz śmierć wojownika. Tak, jaką będziesz chciał. Natomiast musisz nam powiedzieć jeszcze jedną rzecz. To wejście mnie rozpętaj, daj mi nóż, to potężne gardło temu zdrajcy tam. Może tak zrobię. W tym czasie w tle Malwin i ten bobołak tak łapią się za brzuchy i... Mają po prostu best time of their life. Grają w klasy. Hula hop kręcą. No to widzicie, że on jakby zniesmaczony tym odwraca wzrok i coś i już jakby leżąc bardziej do was tyłem, taki zrezygnowany i obrażony. Mhm. No już... Zabijcie mnie, proszę. Powiesz tą jedną rzecz i spełnię twoje życzenie. Więcej. Bo chcesz wiedzieć. Ten zdrajca, o którym mówisz, nie był zbyt przydatny, więc jeśli chciałbyś też się go pozbyć, możemy dać ci taką szansę. Po prostu jedyna, co prosimy, to o bycie jakkolwiek dla nas przydatny. Deception? Okay. Ja spoglądam z takim na Vincenta, ale nic nie robię. Jedenaście. Jeżeli taki był nieprzydatny, to czemu chodzi wolny? Ja byłem przydatny i mnie tutaj trzymacie. Kłamiecie. Już wam wszystko pewnie wyśpiewał. Ja już nic nie powiem. Chcemy to od ciebie usłyszeć. Dajesz się bardziej honorowy niż twój współbrat tam. No i moje dlatego, słowo... że jestem honorowy, to ci nic nie powiem, mięczaku. Torturujcie mnie, ile chcecie. Na pewno wolałbyś umrzeć śmiercią wojownika bez więzów, a nie rozszarpany przez wilki. I co? Ty mi niby to dasz? Dam. To co chcesz wiedzieć? Gdzie jest wejście do tunelu? Na południu, a teraz mnie rozwiąż i dobij! Gdzie konkretnie na południu? Jest jakoś ukryte? Co to jest południe? Ślepy czy głupi? Jezioro zobaczysz! To je znajdziesz! Jezioro. Jezioro jest duże? Na tyle, żeby zmieściło bestię. W takim razie... Śmierć wojownika dla ciebie. Rozwiązuję go. Dobra, rozpinasz mu kajdany. On wstaje, jest pod ścianą, patrzy na ciebie spod ełba. Cofam się. Wiktor zostaje tam, gdzie jest. Malwin patrzy się w waszym kierunku.
Dobra, jest jakiś specjalny rytuał. Czy po prostu... O, i leci na ciebie, po prostu z pazurami wyciągniętymi. Dobra. Bronię się nożem. Dobra, atakuj go. Atakuj. Dobra. Nie będziemy rzucać na inicjatywę. 13 i on... 13, on nie ma zbroi, nic, nie ma zbroi. Nagi, więc... nawet zanim Wiktor zdąży dolecieć do niego, to on się po prostu prawie że sam nadziewa na twój nóż. Tak. Szybki cios, sztylet w serce. Nagła śmierć. I on jeszcze tylko jak upada na ciebie, to słyszysz, jak szepcze: Bane mnie pomści. I pada na ziemię martwy. Jak on pada na ziemię, instant po prostu ten bobołak znika. Tak. Rozpływa się tak w powietrzu. Słyszysz od hacza: mogę mój dół już? Tak, możesz już kończyć. Chyba się, że skończyliśmy tutaj. Przedstawienie się skończyło. Minus jeden honor. Dostajecie za to całe zamieszanie. Dobra. Wracamy do punktu wyjścia. Czy Kaja też? Kaja nie brał udziału w sumie. Zobaczmy. Nie, Kaja. Wszyscy... Oni tylko. Ale Hacz... fajkę z haczem potem. Tak, ale Hacz widział, co się dzieje, więc macie minus za to na pewno. Mówisz, że Hacz jest świadkiem? Tak. Może ten dół się jeszcze przyda, Hacz. Hacz. Wiesz, jak to tak, mówią. Kończ kopać swój dół, Hacz. Nie, no dobra. Przysłuchiwania są wyczerpujące. Tak. No cóż. Nie wiem, czy dało się to rozwiązać inaczej. Dało, z pewnością. Nie chcę o tym myśleć. Siadam przy ognisku Kae i wrzucam tam jakieś swoje racje żywnościowe do innego garnka niż ten jej ze zgniłym mięsem. Dobra, no to tam z pemikanu i chleba robisz też jakąś taką inną potrawkę. Kae, ty widzisz, że nikt nie chce jeść tego, co zrobiłeś. Więcej dla ciebie. Ja macha ręką, pali fajkę, tam z haczem pali, popalała sobie trochę. Tak. Pożyczyłaś mu ognia. On nic nie mówił do ciebie, tylko no, przyglądał się. Kaja po prostu sobie zapaliłaś. Staliście tak z boku i przyglądaliście, jak ci tutaj torturują dwa niedźwierzuki. Jednego, drugi sam się... Rzeczywiście, jednego tylko torturowaliście, tak. To ma znaczenie. Moralne zwycięstwo jest nasze. Nasze. Czyli udajecie się na spoczynek. Rozumiem? Czy jeszcze coś chcecie przegadać? No, akcja była faktycznie taka... Chyba Gareth nie ma ochoty gadać. Ja mam sprawy, której musi się zająć. Jasne. No to Malwin siada przy Kae przy ognisku po prostu. Okej. Okay. I ten ściąga kapelusz, kładzie go na kolana, siada obok Kae. Ja już mam dość powoli. A co się w ogóle dowiedzieliście, bo ja nie zainteresowany byłem. Wiemy w końcu coś, czy nie? No wiecie. Sporo się dowiedzieliśmy. Dowiedzieliśmy się, ilu ich jest, co planują, czy mają jeńca. Dowiedzieliśmy się też, że jest inne wejście niż główna brama. Jest wejście kanałami od jeziora, ale tam podobno jest jakiś stwór. Jezioro, mają tu jezioro. Stąd biorą tę wodę, tak? Tak. Bo to pamiętasz, była zagadka. A te windy, co tam ja widziałam? Tego nie wiemy. To chyba jest jakieś, nie wiem, główne wejście albo coś. Jest jedno główne i kilka pobocznych, którymi można się zakraść. Poza kanałami jest jeszcze dostawa węgla co jakiś czas. Ale nie wiadomo, co ile dokładnie, bo są nieregularne. Wypadałaby jutro, albo dziś, albo nie wiadomo kiedy. Dwa razy w tygodniu. To może Węgry spuszczają tymi windami. Może być.
No tam taki słup dymu jest, no to może przypuszczam, że palą po prostu. Tak. Ja też miałem wizję, bo czytałem mu w myślach. Chcieli, mają w planach spalić Casa de Comerade, okraść cały Nowy Sair ze wszystkiego, co ma. Chyba zamierzają tutaj całkowicie splądrować ten kontynent. Spalmy ich. Pierwsi. Mają węgiel. To może coś się da zrobić. Tak, powinno być dość łatwo. No i jeszcze ten wieniec. Niewysoka istota. W klatce. Nie wiem kto. Ale... Mieliśmy szukać jakiegoś autognoma, nie? Dobrze pamiętam? Tak, ale wątpię, że to tutaj. Ale warto będzie spojrzeć. Może być to ktoś przydatny dla nas, a poza tym... Wiesz... Wiesz, jak jest w niewoli. Dlatego dobrze, że zabiliście tych... bułaków. No jeden... Jeden się sam wykończył, a drugi... Drugi też się sam wykończył o nóż Gareta. No nie widziałem takiego przedstawienia. Przypomniały mi się czasy na statku. Na statku przesłuchiwaliście więźniów? No pewnie, ale i też kończyli podobnie czasami. Także nic nowego. Okej. Okay. Fajeczkę i kajacie podaj fajkę. Malwin bierze i zaciąga się fajką. Co tam jest w tej fajce, K.E.? To jest taki tytoń wiśniowy, taki ma posmak, więc taki całkiem jest przyjemny. Udało się tam, Casa de Comerade jeszcze został kupiony, więc został kupiony, więc całkiem dobry tytoń to jest. No, nice. Okay. To jak palę, tak, palę i tak... Wiśnia. Aż przypomina się mi... Karczma moich rodziców, tam obok był taki sad, były też wiśnie. O, to karczma na Eweronie, tak? Tak. Co się tam piło? Dech. O, czego się tam nie piło. Wszystko. Wszystko, co tylko się chciało. Była na rozdrożu, zresztą tak się nazywała. Przejeżdżali bardzo różni, specyficzni klienci. No i moja rodzina ich obsługiwała. Wiśnia to bardzo dobry drewno. No, ale to drewna też rodzina spora. Józefa czy rodzina Malwina? Taka pyta to trochę. Moja rodzina. O, a ten ktoś, kogo szukasz, to może to jest ta... Może to jest ten jeniec, ta mała osóbka? Na pewno nie. Okej. Okay. A po czym wnosisz? Nie jest małą osóbką? Szybko wykluczone. Raczej nie wróciłaby... Raczej nie przyniosłaby się z Eberonu tutaj. A. To czemu w sumie tutaj szukasz tej osoby? Nie szukam. A, okej. Okay. Próbuję pomóc wam, a potem chcę wrócić do siebie. Mamy parę spraw do załatwienia i może to, gdzie zawędrujemy, da mi kilka informacji. Nie byłam nigdy na Eberonie. Ciekawe jak ten jest. Poleciałabym. Spodobałoby ci się. Chociaż mało jest takich jak ty na Eberonie. Ale znam miejsca, w których jest całkiem łatwo się osiedlić i nie mieć zawracanej gitary ciągle. Czy to spokojne lądy? Teraz tak. Kiedyś była tam ogromna wojna. Ale to stare czasy. Gareth, zapalisz? I tak wołacie, Gareth. Tak.
Pewnie. Podaję się też fajkę. Wszystkich po prostu uzależni. Ja jestem gościem, co tam po prostu. Gramy w odpowiedniku XVIII-XIX wieku i tak są wszyscy uzależnieni, jakby, bądźmy szczerzy. Od morfiny. Przepraszam, że się wtrącam, ale wiecie, że jest to bardzo niezdrowe. Co? Gareth bierze ogromnego bucha. Tak, ale co, robaczki bierzecie? Robaczki, wy coś też macie? Jakieś swoje używki ciekawe? Używki są raczej czymś, czego się unika, prawda? No, ale każda jakaś tam frakcja ma swoje ulubione. Mam na imię coś Vincent. Coś tu daje kopa. Kale. No. Mam imię. A co z tym hełmem, Gareth? I tak Marin próbuje rozładować atmosferę, przeciągając się. Co z tym hełmem twoim? Hełm. No, dałem go naszemu drugiemu Vincentowi do analizy. No, ciekawy kawałek metalu. Vincent, przypomnisz, co tam ustaliliśmy z nim? Uwierz lub nie, ale... Nie miałem zbyt wiele czasu, żeby móc się temu przyjrzeć bardziej. Tak, no, tli się w nim magia, ale z tego co pamiętam, stracił resztkę mocy. Nadal nie rozumiem, jaka jest jego tajemnica. Może jak się w nim prześpię, coś mi spłynie do głowy. Zakładam go i tak jakby będę próbował się atunować. Być może... Nie, być może nie jest raz magiczny. Próbowałeś. Próbowałem już się atunować. Tak, pamiętam, że próbowałeś. Okay. I też Vincent, ty go badałeś, to wam przypomnę. Tak. On kiedyś był magiczny. Teraz zostało w nim tylko resztki, po prostu jest zepsuty. Trzeba byłoby go... Naprawić. Dobra. Nie wiesz do końca, co to znaczy, Vincencie, ale widzisz w nim jakby... No takie ewidentne znaki tego, że kiedyś miał w sobie jakąś magię. No i ma te gniazda na kamienie szlachetne. Ma gniazda na kamienie szlachetne, bardzo dużo, no. Ale mimo wszystko zakładam go. Być może się tym razem uda, znaczy wiem, że nie, ale Gareth tak myśli. Będzie w nim spał. Wydaje się, że całkiem ci się podoba. Tak. To jakiś rodzinny... Memochiabilia? Tak, to jest. Nie znam szerszych losów mojej rodziny, ale hełm ten przekazała moja matka Migerna mojemu ojcu Haraldowi, który teraz przekazał go mnie. Całkiem dużo wagi jak na po prostu hełm. Tak. Czuję, że jest czymś więcej, inaczej tata nie przekazywałby mi go z takim namaszczeniem. Jest to pamiątka z dawnych czasów, w których chyba jeszcze nie było mnie na świecie. Jeśli czasem w twojej rodzinie widziałem palące się dekomeradę, to chyba dobrze, że ja miałem tę wizję. Pewnie, że się martwię, ale najlepsze, co możemy zrobić, to kontynuować z naszą. Tak, myślę czasami o moich rodzicach. Zresztą po naszej ostatniej utarczce, tak, przypomniałem sobie, co zrobił mój ojciec. Nie jestem z tego dumny, ale cóż, każdemu trzeba dać szansę. Może nie do końca każdemu, ale na pewno tym, którzy chcą się zmienić, chcą coś naprawić i uważam mojego ojca za takiego człowieka. Tak. Można powiedzieć, że macie z K.E. dużo wspólnego. Co masz na myśli, Malvin? No, twój ojciec i K.E. Różne przygody. O tym mówisz. Tak. Wierzę mu, kiedy mówi, że nie jest dumny ze swojej przyszłości. Naprawdę chce stać się innym człowiekiem. Przyjąć inną tożsamość. A ty, Kaja, jakbyś miała okazję, to byś wróciła na statek, co? No pewnie, ale chcę mieć swój statek, a nie znowu latać. Jakieś...
jakiegoś buca. Czy kapitanowie, z którymi byłam, to same słabiaki. Trochę ci zazdroszczę, Kale. Masz bardzo konkretne potrzeby. Namacalne. A ty czego potrzebujesz, Wincencie? Już tak ładnie się do ciebie odzywa teraz. Wiedzę. Podróży. Nie wiem, potrzebuję tego, co jest za rogiem. Ciężko to określić. Wiem, że tam jest to, czego potrzebuję. Muszę szukać dalej, prosto. Słyszysz, jak cię to woła? Wy tak nie jak macie, to czujesz? Tam potrzeba. Gdy siedzisz w miejscu bez ruchu i czujesz tą potrzebę, żeby iść dalej. Rozumiecie? By poznawać, by znajdować, by odkrywać. Gdy czujecie się, jakbyście umierali. Czemu tak na mnie patrzycie? No ja jestem w dwóch zębach teraz. No odkrywać rozumiem, bo ja też bym chciała co polatać trochę. Ja też chciałem odkrywać. Jest tyle fascynujących zakamarków i tyle fascynujących historii, które jeszcze można poznać. Tyle mord do obicia. A, ja bym najchętniej nie obijał nikomu. No może kilku osobom. Tak. Chcecie obić ze mną kilka mord? Później? Pewnie. Właściwych mord, owszem. Nie wiem, czy mi tak wolno. Ale że się posiłujemy na rękę, tak dawno tego nie robiłem. Taka rozchodzona. Zawsze chciałem tego spróbować. Dajesz. I tam Kasia, słuchaj, przygotowujesz się i daję ci lat. Dobra, to zdawajcie siłę. Przeciwstawny test siły. Dobra. Okej. Vincent wykłada jedną rękę, czyli bierze drugą. Próbuje tak sobie jakoś się ułożyć. W końcu znowu bierze tą pierwszą, którą pierwszą sobie wziął. I podaje. Czysta siła, tak? Bez niczego to jest. No tam z modyfikatorem do siły, nie? W sensie nie. No, znaczy możecie prostu atletykę, jeżeli chcecie. Aha, to. Nie, to nic mi nie daje w sumie. Mam 8. 10. Ciężki mecz. Wcale niełatwy. 8 kontra 10 to wcale. To, no, trochę się posiłowali. Widzicie, że tam Kae się napięła cała. Vincent musiał się złapać resztą rąk tamtego pniaka, który się siłowaliście. Ale koniec końców jednak chyba bardziej dobrze ułożona pozycja Vincenta wygrywa. Ale nie jest łatwo i. Ach, Kaja w sensie nie jest wcale jakby niezadowolona, w sensie cieszy się, że bym bardziej się jara, że ten. To dalej, kto wygra? Wszyscy na siebie. Karen, dawaj ty z Vincentem. Ty jesteś taki siłacz. Wiesz co, Kaja, nie mam chyba dzisiaj ochoty na... To Balwin, daj. Zabawy. Ja też odpadam. Nie. Nie tak. Zaczęło mi się podobać. Ale może kiedyś zorganizujemy wielki pojedynek siłowania się na rękę w karczmie na rozdrożu. Vincent, dawaj na lewą teraz, na lewą. Którą? Drugą, w sensie. Ty to co? Na lewą rękę teraz daj. Dobra. Biedniejszą. Rzucacie disadvantage macie. Dobra. Obydwa. 18. I... 10. 14! O, no to Vincent, spodobało ci się. Już wiesz, o co chodzi. To teraz już bez problemu. Bam! Rękę Kale wylądowała. Przesiłowałeś ją bez problemu. Dobrze, Vincent. Malwinie. Tak. A nie mówisz mi teraz chyba. Ja miałbym z tobą walczyć. Malwinie, no, możemy spróbować. Możemy spróbować, okay. W takim razie. Ta prawa. Próbuję. Może być prawa. Okay.
I teraz już Kaja jakby jest jako sędzia, nie? Tam trzyma, wiecie, dłoń na waszą i tam odlicza wam po prostu. Rzucajcie. Nie mam licencji? Nie masz. No bo na prawo jej używasz, okay, wiodącej. Okay, okay. Jeżeli masz wiodącą, nie? Jak to działa? Jedna z czterech wiodących. Mnie rozkładasz, ja mam 4. 14. O ja, wow. Ja miałem to. Jestem nabuzowany energią po tych dwóch zwycięstwach. Ledwo co siadamy, jesteśmy w stanie je ułożyć od razu, po prostu atakuję cię najmocniej jak potrafię i nie spodziewałem się, jesteś dziadziem trochę. Było to trochę gwałtowne. Jest mi widocznie... Vincent przesadził teraz trochę. Tam ci tą rękę, tam, wiesz, tak jeszcze tak wykręcił nadgarstek, jak to się tak robi profesjonaliści. Malwinie. I teraz się masz trochę czujesz, że tam. No przyspieszyło to cieś nadgarstka o jakieś 2 lata pewnie. To jest ładnie, tylko ja tam klaszczę. No. Kto by się spodziewał? No to co? Chyba musimy powoli kłaść się, wyznaczyć wachty i ruszać dalej. A Hutch śpi, czy co? Hutch właśnie siada przed Vincentem i wyciąga do niego rękę, żeby się siłować. Czuję, że tak poprawił swoje ten... Strzelił ręką, strzelił plecami. Pokręcił zdrowym barkiem, lewy miał zraniony, więc pokręcił prawym, mrugnął do ciebie i nastawia rękę. Okay. Znowu wybieram tą, czy tą, może tą niższą? Nie, dobra, ta. Stawiam ją. Jest jeszcze tyle mocht do bicia za Hogiem. Dostajesz Bardic Inspiration. I to jest D6, tak? Tak. Ten Hutch spojrzał na ciebie, Malwin przewrócił oczami. Spojrzał na Vincenta i... No dobra, spodziewałem się, że nie będzie fair. Dobra, rzucaj. Ty kontra Hutch. Okej, okay. Więc... O nie! D23, ale zacznę Bardic. Uwaga, inspiracja leci. 1, 4! W sumie 10. Tak. Nie. Nie. 4. 4? A no, ale dodajesz Bardic, czy nie? No dodałem 1, no, która mi wypadła. A, to już dobra, było 3 okay, plus 1 dobra. Było. 3 plus tak? 1, okej, okay, dobra. Okej. Okay. To teraz rzuca Hutch. 3 kości. Więc ty tam, a Hutch tak siedzi i po prostu nie rusza się jego ręka nic, po prostu równie dobrze mógłbyś ze skałę tam próbować przepchnąć i on po prostu wstaje i cię tak podnosi za tą rękę, a potem całego ciebie przewraca na ziemię, po prostu wiesz, po prostu judo. No to już wiemy, kto wygrywa noc bez wart. No, dla odmiany. Łapisz tak, za tą rękę. No, tak, to było do przewidzenia. Było całkiem nieźle. Możesz następnym razem wykorzystać te umiejętności do walki z przeciwnikami, Hutch. On, nie mam zamiaru. To wasza robota. Cold. Dobrze, w takim razie życzę miłej nocy. Widzimy się jutro wieczorem i ruszamy. Słyszałem, że szukamy jakiegoś bajora gdzieś tam, gdzieś w południowej części ich obozu, tak? Chyba tak. Tak jest. To nie będzie trudne. Vincent rozmasowuje sobie ramię. Sądzę, że te lewiduzy nas zaprowadzą. Lubię, uwielbiają wilgoć. Dobrze, to do zobaczenia. I znika gdzieś w jednym z tych namiotów po niedźwierzukach. Tak to wartuje pierwszy? Dobra, to... dawajcie warty. Dobra, ja wszystko jedno, mogę... Gareth może pierwszy wziąć. Dobrze. To ja mogę Gareta zmienić.
Drugi Vincent, tak, Vincent tak nie śpi, tak w końcu, czy jak to działa? Ja nie śpię. Tak, ale musi odpoczywać. Okay, okay. Nie może brać wszystkich wart, bo go to tak zbytnio zmęczy. Dobra. Może jakby robić ma taki light. No. Vincent, i tak Kaja tak nieśmiało podchodzi do ciebie. Tak, Kaja. A spojrzałbyś mi na lunetę, bo Gareth mi trochę ją popsuł i daje ci lunetę, która jest zacięta i się nie chce złożyć. proszę. O, ktoś nie był zbyt delikatny z tym urządzeniem. No, ktoś ma za dużo pary w łapach, ale nie chciał pokazać dzisiaj. Taka mruga do ciebie, Gareth. Cóż, mam dzisiaj długą noc przed sobą. Ale myślę, że znajdę trochę czasu, żeby zająć się też tym. Dzięki. To będzie chwilka tak naprawdę. Już teraz mógłbyś, tak wiesz, jeden czek. To nie jest jakaś duża okay robota. To w sumie sprawdzam teraz od razu. No to rzuć na Tinker's Tools po prostu. Okej. Okay. Mam z tego jakiś... Masz proficiency, dodaję? Nie? Czyli dwójkę, czyli dodaję... D20 plus proficiency. Okay. 7. 7? Wiesz, na czym polega problem? Niestety to potrwa jednak naprawienie czegoś takiego. Trzeba praktycznie rzecz biorąc, tak jak są rozkładane rzeczy, one mają taką specjalną blaszkę w środku, która nie pozwala, żeby to wypadło w ogóle. I widziałeś już takie objawy, widzisz zarysowanie, ona się wygięła. Ty potrzebujesz raczej takiego dobrego warsztatu, żeby to wymienić. Musisz praktycznie rozebrać ją na części i złożyć z powrotem i tą jedną blaszkę zrobić od nowa. Więc to już to jest trudne, to nie będzie łatwa robota. No cóż, niestety chyba nie będę mógł tego zrobić od ręki, ale chętnie przyjrzę temu później. Dodatkowo myślałem ostatnio, tutaj widzę szklana optyka, wydaje mi się trochę archaiczna, ale to poruszę z tobą ten temat później. Nie zawracaj sobie tym głowy. Oddaję lunetę. Dobrze. Dobra, dzięki. Ach, ten garecik. Takie, żeby garet odporne było, mógłbyś zrobić. Mówię, ale się śmieję, jakby coś nie mówił. Niewiele tego rzeczy tak jest garetoodpornych. Dobra. To kto wartuje? Ja bym chciała iść w Kimę najpierw. Najpierw garet, potem ja. Potem kto? Potem ja mogę być. Wy coś tutaj macie, jakieś nastąpiło połączenie. Może trochę. Po prostu chcę odbębnić swoją wartę. Tak jak już mówiłem, jestem bardzo zajęty dzisiaj. Mam bardzo dużo to pracy. Ja mam wziąć przedostatnią, czy... Przedostatnią wziąć, Vincent, czy ostatnią? Weź przedostatnią, ja wezmę ostatnią. Dobra, to lecę w Kimę. Papa, i się... gdzieś tam wtrynia do jakiegoś namiotu i się kładzie spać. Dobra. Malvin blisko ogniska bardzo się kładzie. Bierze tą... Nie, nic nie bierze, nic nie ma. Po prostu się kładzie i ten... I chwilę przed snem wyciąga tą... odznakę, którą dostał od Niny. Tak, jest to, jeśli dobrze pamiętam, taki złoty medalion, który jest zdobiony tak, że wygląda jak mały mak. Z makiem. Tak, i ma czerwoną kokardkę. I się po prostu przegląda i... chcieli to wszystko spalić. No nie wiem. Nie wiem, czy mogę kto dotrwa do Pochtniogedagych. Chowam tą odznakę i kładę się spać. Jasne. Dobra, to kto ma pierwszą wartę? Przypomnijcie mi. Gareth, no dobrze. To twoi towarzysze idą spać. Gasicie pewnie ognisko, żeby nie zwracać uwagi. Zostajesz sam na sam. Ty, noc i...
bezlitosne krawędzi wąwozu. Rzucaj proszę na percepcję, kiedy odbywasz swoją wartę. Czternaście. Dobra. Kiedy sobie wypatrujesz czegoś w ciemnościach, słyszysz za sobą chrząst, jakby coś upadło i potoczyło się w twoim kierunku. Mhm. Odwracam się, spięty, robię parę kroków w bok. Kieruję w tą stronę lufę obrzyna, który trzymałem. Dobra, to... Na podoręciu. Widzisz, że za tobą, tak jak usłyszałeś, że ten dźwięk, widzisz, że na ziemi leży czaszka. Dobra. Jeszcze nawet całkiem jakby po prostu sucha ludzka czaszka. Nawet wystaje z niej jeszcze trochę kręgosłupa, tak jakby została ucięta gdzieś razem z szyją. Dobra, to podchodzę do czaszki. Mogę zidentyfikować właśnie, czy to jest czaszka jakiegoś humanoida, jeśli tak, to jakiego? To rzuć na medycynę. Dobra. Medycyna. Wydaje mi się, że wziąłem sobie, że mam skilla w medycynę. Jeszcze chyba sprawdzę. Miałeś proficiency w to. I wisdoma mam plus 1. Wydaje mi się, to będzie 9. 9? Trudno ci powiedzieć. Może elf, może człowiek, może raczej nie goblinoid, ale też pewnie nie tiefling, nie ma rogów. Ale nawet krasnolud też mógłby być, albo niziołek, czy goblin. Trudno ci powiedzieć. Ale kiedy tak ją obracasz i przyglądasz się i słyszysz znowu jeszcze jedną. Obracasz się i patrzysz rzeczywiście. Po twojej lewej leży jeszcze jedna. Z tego samego kierunku się potoczyły, czy one tak z różnych stron? Masz wrażenie, jakby spadły jakby z góry, ale pod kątem, jakby się staczały ze wzgórza. Okej. Ze wzgórza. To patrzę w tamtą stronę, próbuję przebić ciemności. Tam, gdzie wcześniej widziałeś klif, przełęczy, w której jesteście, widzisz górę. Ogromne wzgórze, całe z czaszek. I co pewien czas, gdzieniegdzie, w tą jakby ogromną górę czaszek, widzisz wbite miecze, na których powiewają podarte chorągwie. To podchodzę do podnóża. Co jest na tym na nie tym widzisz skórze? Stąd, jest zbyt strome. Musiałbyś się wspinać. Dobra. Próbuję się wspinać. Dobrze. Zdawaj proszę ciebie charyzmę, kiedy to robisz. Kiedy zagłębiasz się w to wzgórze, twoje ręce wręcz zapadają się, ono jest sypkie, te czaszki po prostu są tylko usypane. Czujesz, że trochę tracisz trochę odwagi, trochę niepokojący jest ten teren, grząski, ale... Czy jest to saving throw, czy tylko ability check? Ability check. Dobra, czyli okej. Okay. Osiem. Mhm. Niestety. Osuwasz się. Czujesz, jak te czaszki przysypują cię wręcz. Nie udaje ci się wspiąć. Ale wzgórze nadal zostaje. Co robisz? Krzyczę. Pokaż się. Dobrze. Odpowiada ci cisza, tylko jeszcze gdzieś odgłosy może właśnie tych gdzieniegdzie upadających, pustych w środku kości. Ale
na... Nie do końca rozumiesz, co się wydarzyło, ale jakby twoja perspektywa jakby się zmienia. I widzisz, że jest coś na szczycie tego wzgórza. Jakiś cień, którego do końca stąd nie widzisz. Musiałbyś się wspiąć. To, jeśli jest to możliwe, chcę jeszcze raz się po prostu rzucić rozpaczliwie pod górę. Jeśli Dobra. To nie skutkuje, próbuję przywołać ten cień. Próbuję przeniknąć go moim okiem. Dobrze. W takim razie jeszcze raz charyzma. A, 22. Dobrze. Wspinasz się teraz przez te czaszki bez większego problemu. One pokonałeś wątpliwości. Pędzony gniewem bądź też ciekawością, a na pewno odwagą pniesz się w górę teraz. Co pewien czas jeszcze opadasz. Czujesz, że jedna z nóg ci ugrzęzła, ale wyciągnąłeś ją. Gdzieś jedna z czaszek gdzieś pękła, jak ją tylko dotknąłeś i wchodzisz na wzgórze i wtedy czujesz, że po prostu prawie ślepniesz, kiedy ogromny, jakiś potężny snop światła oślepia cię prawie i widzisz przestrzeń, które od razu, mimo tego, że nigdy czegoś takiego nie widziałeś, od razu wiesz, co to jest. To jest pole bitwy. Ogromne pole bitwy. Widzisz ciała, słyszysz krakanie kruków, które obgryzają martwych wojowników. Wszyscy nie mają głowy, wszystkie ciała są ich pozbawione. Widzisz złamane chorągwie królestw, których nie znasz. A na środku tego wszystkiego, na przeciętym, na pół szubienicznym drzewie, widzisz ogromną, muskularną postać. Ubraną tylko w prostą, lnianą przepaskę, wiązane sandały i o potężnych, po prostu perfekcyjnych, niemalże boskich proporcjach i szarej skórze. Która siedzi właśnie jak na tronie na tym przełamanym na pół drzewie i ma na głowie katowski kaptur. I widzisz, że nie widzisz twarzy z katowskiego kaptura, spogląda, nic na ciebie nie spogląda, ale czujesz, że jednak jest tam coś, co na ciebie patrzy. I jeszcze jeden charakterystyczny element. Widzisz, że klatka piersiowa tej istoty, potężna, muskularna, praktycznie idealna, bez żadnych niedoskonałości, jest jakby przecięta na środku. Znaczy nie przecięta, to jest złe słowo, ale ma jakby pojedynczy czerwony pas biegnący od gdzieś od szyi aż po... do podbrzusza. Jako takie bardziej przebarwienie skóry, mógłbyś powiedzieć. A to jest takie przebarwienie, tak? Tak, tak. No dobra. Podchodzę do postaci. Mówię, witaj. Cisza. Chyba chciałeś się ze mną widzieć. Nawet się nie rusza. Cały czas oparta o swoje kolana, tylko spogląda na ciebie. No, ostatnio było coś cicho. Może przełamiemy tą ciszę. Nadal nic. Jak byś rozmawiał z posągiem, praktycznie rzecz biorąc. Dobra. Czyli... Rozglądam się po polu bitwy, czy... Kto na nim leży, czy to są właśnie żołnierze z różnych ras, krain, epok? Wręcz trafiasz w dziesiątkę. Widzisz różnorodność wielu, bardzo dużej ilości uzbrojenia, różnych proporców, różnych symboli, w różnym też, mógłbyś powiedzieć,
stopniu cywilizacji, jakby to powiedzieć, widzisz nowoczesną, znajomą ci broń, na której się uczyłeś, kutą ze stali i żelaza, ale widzisz też prymitywną, proste i można by powiedzieć wręcz brutalne bronie, takie jak pałki czy maczugi. No dobra, to i on. Ale rozpoznajesz jedną rzecz. Aha. Te ciała, te ich zbroje, te ubrania. To nie były zadbane wojska w żaden sposób. To albo są. Masz wrażenie, że to jest jakiś albo dezerterzy, albo bandyci, albo jakiegoś rodzaju inni ludzie, którzy. Raczej te zbroje zdzierali z poległych już wojowników, a sami wykorzystywali je dla swoich niecnych celi. Widzisz, rozpoznajesz, jak bardziej się przyglądasz, rozpoznajesz tego więcej, co nas jest. Są bronie na pewno używane przez grasantów, czy też można powiedzieć wszelkiego rodzaju przestępców. Dobra, to próbuję podejść do tej postaci jak najbliżej się da. Jestem prawie twarzą w twarz z nią. Tak, praktycznie. On jest ogromny, ty mu sięgasz ledwie do kolan. I kaptur, masz wrażenie, się przesuwa. Jakby ta nieskończona ciemność tego kaptura cały czas podąża za tobą, kiedy ty się ruszasz, ale nie słychać ani słowa i nie widać też żadnego innego ruchu z potężnego, muskularnego cielska. Dobra. Nie odzywa się do mnie. Czego chcesz? Kiedy... Wspinam się na niego. Dobrze. Kiedy, jak tylko już przygotowujesz się, żeby się wspiąć, słyszysz za sobą odgłos, który słyszałeś już wcześniej. Słyszysz przeładowywanej broni palnej. I miękki, znajomy głos Tiflinga, którego widziałeś pod szubienicznym drzewem, kiedy mówi: witaj, Garecie. Nie próbuj nawet. On raczej nie jest z rodzaju tych, którzy są rozmowni. Zresztą żaden z nich nie jest. Sprowadził mnie tu w jakimś celu, a teraz odmawia kontaktu. Czy na pewno? Rozumiem, o co może mu chodzić, ale jestem tutaj. Czekam. Jak zwykle nie daje mi żadnego znaku. To ciekawe. A pomyślałeś może o tym, że to nie on ciebie tu wezwał? To ty? Nie, skąd? Ja tylko jestem tu po to, żeby cię obserwować. Mam wrażenie, że trochę nie rozumiesz sytuacji, w której się znajdujesz. Kiedy przekręca znowu następny bębenek, następną komorę bębenka swojego rewolwera. Ma go teraz w kaburze, ale po prostu nie bawi się nim. Dobra. Kto mógł mnie tu wezwać? Obsydianowy? Nie. To wtedy sądzę, że zobaczyłbyś mojego w pełnej okazałości. I znowu przekręca następną. No dobrze, to masz rację. Trochę jestem zagubiony. Dobra, wiesz co? Chyba wiem, co ci pomoże. Podchodzi do ciebie. Widzisz jego teraz twarz wyraźnie. Jest to rzeczywiście tiefling o czerwonej skórze. Ma niskie takie rogi, które zaraz wychodzą prosto z jego czoła, ale za wręcz jakby niczym okulary zachodzą mu za uszy. Nisko też kapelusz, który zakrywa większość jego twarzy, ale widzisz parę złotych oczu, podobnych jak twoje. I
bardzo dużo blizn na jego twarzy, która ma bardzo, można powiedzieć, takie ostre, agresywne rysy. Mhm. Ale też widzisz w niej jakby czujesz pewną znajomość, jakbyś już kiedyś ją widział. Kiedyś indziej niż w tym, pod tym drzewem wtedy. Klęka na jedno kolano przed tobą i nastawia ręce, żebyś się wspinał. Dobra. Sądzę, że to ci pomoże. Wspinam się. Dobra, no to rzucaj teraz charyzmę z adwentarzem, kiedy on ci pomoga. Dobra. To 13 plus 4, 17. 17? Udaje ci się. Udaje, po prostu hej, hop! Zostajesz wciągnięty, zachwiałeś się, schwyciłeś za jedno z potężnych ramion przed tobą, ale po prostu, no mówię, jakbyś marmurową rzeźbę chwytał i teraz jesteś po prostu twarzą w twarz z tym kapturem. Ale nie słyszysz ze środka nic, ani żadnego oddechu, ani słów, żadnego dźwięku, tylko lekkie jego łopotanie na wietrze, kiedy ten kaptur po prostu tak spogląda próbuję, na ciebie. Próbuję wejść w podobny trans, jak wtedy, kiedy się komunikuję z Gaelem. Rozumiem, czyli próbujesz medytować, tak. Od razu czujesz, że to tu nie działa. Okej. Jakby ten taki, to uczucie tego mistycyzmu, tego transu towarzyszy ci praktycznie cały czas tutaj, więc jakby... Rozumiem, czemu mnie tu wezwałeś, natomiast nie rozumiem, dlaczego teraz milczysz. Z dołu słyszysz... może... spróbujmy tak. Pomyśl, czym tak naprawdę on jest. Myślę o tym, kim jest Gael, jak ja go rozumiem, że jest jednocześnie zemstą. Zemstą dość bezwzględną i krwawą. Nie. Kiedy słyszysz z dołu. Prościej. No. To nie jest takie mieczem. Trudne. Dokładnie. Jest mieczem. No. Próbuję sobie ten miecz zwizualizować, zmaterializować, przyciągnąć. Kiedy próbujesz właśnie przyzwać miecz w jakiś sposób, kiedy wyobrażasz sobie jego ostrze w swojej głowie i twoją rękę na jego rękojeści, wtedy ten ogromny kształt opada z niego jak kurz niczym i nachyla się do ciebie, jakby się przed tobą kłaniał, nadstawiając swój kaptur. Dobra, czyli się skurczył i... Tak jakby, znaczy ty jesteś na jego kolanach, jakby na czubkach stoisz, on się pochylił teraz przed tobą, nadstawiając swój kaptur. A, to ściągam kaptur. Dobrze, w momencie kiedy chwytasz kaptur, on opada ci po prostu w rękach. I tracisz równowagę, bo spodziewałeś się, że coś natrafisz pod spodem i razem z kapturem spadasz na ziemię. Odgłos tych chrzęszczących kości pod tobą. Gdzieś tam jakieś kruki się podniosły. Strzelec zaśmiał się, kiedy to zobaczył i... Garecie, teraz spójrz na niego. I nie dziw się, że on... ci nigdy nie odpowie. Czy poglądam na niego? Tam, gdzie widziałeś kaptur, jest tylko obcięta szyja. Pusta, widzisz wnętrzności czerwone i ten czerwony pas, który miał na swoim tułowiu, to jest po prostu struga krwi, która cały czas spływała mu po jego klatce piersiowej. Gareth jest przerażony, odwraca się do rewolwerowca i... Jak to? To przeze mnie? Nie. To zrobił obsydianowy. Wyciąga do ciebie rękę, żeby cię podnieść.
I słuchaj mnie teraz bardzo uważnie. Nadchodzą mroczne czasy. Widziałem już kiedyś coś takiego i tam, gdzie wydarzyło się to u mnie, chcę, żeby to nie wydarzyło się tutaj. Ale musisz wiedzieć jedną rzecz. Oni już nie żyją. Pokazuję na Gaela. Mhm. Ale my mamy ich moc. To my ją kontrolujemy. To my jesteśmy jej panami. I to my. I to na nasze wezwanie przychodzi wtedy, kiedy chcemy. Kładzie ci rękę na klatce piersiowej. Mhm. I tak? Mówi: a teraz leć. I pchniecie. Czujesz, że zaczynasz spadać. I nagle... Nie, czekaj, mam tyle pytań. Nie ma czasu. Słyszysz furające dookoła ciebie powietrze. I widzisz, cała ta iluzja znika i teraz nie ma już tego pola bitwy. Nie ma wzgórza z kości. Jest klif. Przepaść, klif tego rozpadliny na dnie, której obozujecie, a ty z pełną prędkością lecisz ku jej dnie. Próbuję się wczepić, złapać. Czy mam coś w ręku? Czy ja to widzę? Słyszycie krzyk Gareta, budzi was. Wincencie, ty widzisz od razu, że on nie wiesz jakim cudem, ale widzisz, że leci teraz, po prostu spada. Macie chwilę na reakcję. Garecie... 60 stóp ode mnie. Ile? 60 stóp. Może będzie za chwilę, musisz biec. biegnę. Dobra. Boże, jak dobrze, że sobie przepisałem spele. Featherfall! Dobra, spokojnie. Garecie... Chcę zaczerpnąć z tej mocy, o której mówił rewolwerowiec. Dobrze. Zdawaj charyzmę, kiedy spadasz. Dobra. Ja tam biegnę. Obracasz się w powietrzu. Po prostu słyszysz i twoje uszy zaczynają się zatykać od tego po prostu podmuchu. Daję ci inspirację. Nie, ty śpisz. On tylko Vincent. Nie mogę przekazać. Jako gracz, sorry, zapomniałem. Przepraszam. Tak, możesz. Dobra. Przekazuję ci inspirację. Myślałem o bardycki. Nie. Dzięki. To będzie 14. 14? Za mało. Jest w połowie wysokości. Dobra, co robisz dalej? Spadasz dalej, ale widziałeś, jak czerwone iskry zaiskrzyły gdzieś w twojej ręce, ale... Za mało, jesteś zbyt przerażony. Okej, nie mogę spróbować jeszcze raz. Możesz. Może. Może, dajesz, szybko, zaraz jebniesz o ziemię. Ja biegnę jak coś. Próbuję jeszcze raz. Dajesz, charyzma, panie. Go. 14 plus 4, 18. 18. To też jest czysta charyzma, a nie saving throw. Tak jest. Dobrze. Vincencie, co robisz? Okej, widzę stojącego, krzyczącego Gareta, z którego przez jakiś czas jakieś iskry tam lecą. Tak, widzisz, że po prostu on, jak on co chwilę się rozbłyskuje, jak czerwona błyskawica, kiedy spada. Czy będę miał jeszcze jedną szansę, czy nie? Nie wiesz. Dobra, zobaczymy, nie co Vincent zrobi. Nie, Vincent, ty teraz. Gdy jestem już wystarczająco blisko, pakuję jedną rękę do swojej torby, w której mam nadal martwego ptaka. Potrzebuję jednego pióra. No. I kastuję Featherfall na spadającego towarzysza. Dobra. Przygotowujesz Featherfall. Garecie, masz jeszcze jedną szansę. Dobra. W takim razie Garet teraz nie robił tego wcześniej, ale... Ostatnią siłą instynktu rozpościera swoje skrzydła. Dobrze. Vincencie, widzisz, zanim to w ogóle coś niesamowitego. Mianowicie czerwone iskry strzelają gdzieś z pleców
Garetha i wtedy para białych, pierzastych skrzydeł zakończonych czerwonymi lotkami otwiera się mu tam na plecach. I Gareth, wyhamowujesz ostatnim. Wyhamowuję. Po prostu nad Vincentem tak przelatujesz. Jak samolot. Tak, i w takiej aurze światła, która też się wtedy wygenerowuje, ląduje. Z tym, że skrzydła też, mimo że zdają się pierzaste, są też jednocześnie dość eteryczne. Tak, tak, tak. O, takie mniej więcej jak są na miniaturce. Dobrze. Ja jestem skonfundowany, bo czuję, że nie skończyłem swojego czaru. Nie, a on leci. Bardzo nieporadnie, bo tak tylko wyhamowałem, ale też dość mocno zawaliłem, ale wstałem szybko i stoję taki oszołomiony z rozprostartymi skrzydłami. Podchodzę. Reszta wy możecie jakby, już zostaliście obudzeni tym, słyszeliście jak, znaczy Gareth raczej krzyczałeś jak spadałeś, tak, więc... Wyskakujemy z namiotu i patrzymy co się dzieje. Co ty robisz? I widzicie Garetha z ogromną parą skrzydeł. Gareth sam jest skonfundowany, próbuje się odwrócić za siebie, żeby zobaczyć te skrzydła. Dostaję skrzydłem. Tak, Vincent dostaje skrzydłem po prostu, pam! To z tego hełmu ci wyrosło? Nie, Kae, ja nie wiem, co się dzieje. Gael, bez głowy, obsydianowy, rewolwerowiec. Straszne czasy. Muszę się z nim skontaktować. Muszę się z nim znów skontaktować. Próbuję przyzwać rewolwerowca. Zaczynam go... Łapię go za te skrzydła. Chcę ich dotknąć. To one, ręka przez nie przechodzi? Czy nie, da się dotknąć, skoro dostałeś nimi. Tak. Tak. Możesz w Garecie opisać, jakie są. Tak. W takim razie skrzydła są... w niektórych trochę się tak mienią, jakby różne płaszczyzny rzeczywistości się nakrywały. Zakrzywia się światło jak w wodzie, jak przekładam. Tak. Okay. W jednej chwili zdają się jakby zrobione z takiej energii przetykanej czerwonymi nitkami. Czasami jawią się jako właśnie takie pierzaste, tak jak Roch opisał, z lotkami na końcach. Mamią wzrok. Emanują lekkim, zielonym światłem z czerwonymi wyładowaniami okazjonalnymi. Dobrze. Kiedy ty, Vincencie, obmacowujesz te skrzydła, ty, Garecie, jakby szukasz, próbujesz, jakby myślisz o tym, o rewolwerowcu i w pewnym momencie widzisz, że czas zatrzymuje się dookoła ciebie. Wszyscy twoi przyjaciele się nie ruszają i gdzieś za właśnie Vincenta widzisz, że wychodzi znajoma postać. Uśmiecha się do ciebie, skinął kapeluszem i... Mam na imię Ben i nauczę jeszcze cię tego. I potem mrugasz i już go nie ma. Dobrze, dobrze. Do Garetha dociera, że no na razie mu tyle musi wystarczyć. Jest bardzo roztrzęsiony. Nie wie, co z tobą zrobić. Jak przez mgłę docierają do niego reakcje towarzyszy. Idzie parę kilka chwiejnych kroków. I nie wie, co zrobić. Próbuje schować te skrzydła, trochę przerażony tą sytuacją. Przyciska je do siebie i myśli o tym też, by znikły. No to sądzę, że tak naprawdę nie było to łatwe, ale one powoli składają się i wyparowują z twoich pleców. Tak. Wow. Gareth siada na ziemi. Jak to zrobiłeś? To była decyzja. Śmierć albo życie. Rewolwerowiec mi powiedział, że mam tę moc. Jaki rewolwerowiec? Ben. To? Nazywa się Ben. Ben powiedział, że
zbliżają się straszne czasy i... Jaki Ben? Garrett jest... A Ben jest... Ben jest przywódcą bractwa. Ben? Mówi, że nauczy mnie. Tak, Ben. Czy zna jakiegoś Bena, Kael? Tak, dużo jest Benów. To popularne imię bardzo. Ale powiedział, że zbliża się coś okropnego. Oni wszyscy, aniołowie Torma, bez głów, obsydianowy, to on to zrobił. Przejęły się straszne czasy, a ja nie wiem, o co chodzi. Ta niewiedza jest najgorsza, a on mi na razie nic nie chce powiedzieć. Spokojnie, spokojnie. Dojdziemy do tego powoli. Tylko te skrzydła, czy jesteś w stanie je... Czy mogę je zobaczyć? Gard próbuje je przywołać, ale... Już niestety, póki nie odpoczniesz, nie jesteś w stanie. Tak. Znaczy, czujesz, że możesz to zrobić, ale jesteś zbyt zmęczony. Vincent... Nie teraz. Odpocznij, rozumiem. To musi być bardzo wymagające dla twojego ciała. O, ale teraz możesz latać i na zwiady jakieś robić. Obawiam się, Kae, że to nie jest tak proste. Owszem, mogę, ale to wymaga ode mnie ogromnych pokładów energii. Czuję się, padam z nóg teraz. Umiejętność ale to się... ogromny przywilej. Chciałbym się cieszyć z tego, Vincent, ale na razie jestem przerażony. To może sobie już siądź, odpocznij. Tak. Myślę, że tak. Rozmawiamy o tym najlepiej. Później. Tak. Rewolwerowiec. Wypatrujcie znaków. Zbliżają się złe czasy. I Garrett próbuje pójść spać. Długo jeszcze rozmyśla nad tym, co usłyszał. Jest bardzo niespokojny, ale udaje mu się zasnąć. Reszta nocy przebiega bez wydarzeń. Dobra. Czujecie, że następne warty są, ale czujecie, że jakby coś nad wami czuwało. Tej nocy... Anioł, można powiedzieć. Dokładnie. Tej nocy... Nice. Ta noc wydaje się jakaś spokojniejsza. Tak jakby ktoś był w pobliżu i pilnował też was. Vincent, jeszcze zdeklaruję, że Vincent, pochłonięty swoimi typowymi aktywnościami nocnymi, co jakiś czas rozprostowuje tylko swoje skrzydła i trzepocze nimi lekko. No są tak samo... Z podekscytowaniem. Są takie, jak były zawsze. Miękkie. Przytulne. Zawsze fajnie było się w nie zawinąć, jak w kocyk. Pozwalają ci się stać niezauważalnym, jednakże skrzydła Garetha potrafią coś, czego twoje nigdy nie umiały. You versus the guy. You versus the guy, your game master tells you not to worry about. Nie, on nie będzie miał takich mocy, nie martw się. No, weźmiesz sobie tego homunculusa, będziesz mógł latać nim. 60 stóp, naprawdę, to jest dużo. Dobrze. Poranek. Czyja była ostatnia warta? Vincenta. Vincenta, dobrze. No to Vincencie, co tam robiłeś w nocy, tylko mi jeszcze powiedz. Czy ja coś o czymś muszę wiedzieć, czy... Tak, ponieważ gdy po tej długiej nocy, gdy wreszcie odchodzę od prowizorycznego stołu, na mojej ręce znajduje się glut. A, złożony z powrotem.
jak powrócił, buja się na ramieniu, skacząc z jednego na drugi jest. I też wydaje się być trochę bardziej sprawny ruchowo. Poprawiony. Poprawiony. Glut 2.0. Glut powrócił. Tak. Dobra. I to, nad tym pracowałem właśnie. Pobudka, moi drodzy zabójcy, krzyczy on do was Hatch. Dzień dobry. Czy to ten dzień, kiedy zabijacie Mogoga? Mam nadzieję. Tak. Co to były za krzyki w nocy? Szczerze mówiąc, nie chciało mi się sprawdzać. Aniołek przyleciał. Nic takiego. A prawie spadłem z klifu. Tak spojrzą się z klifu. Spojrzą do góry, jakieś 200 stóp stąd. I tego klifu. Tak, Hatch, z tego klifu. Na szczęście znam magię, więc nie obyło się bez ofiar. No na pewno uwierz, magia nie, też była potrzebna, żeby się tam dostać. Dziwny jest ten świat. A no dobrze, w takim razie. To co? Szukamy Bajora, he? Tak. Bajora. Ruszajmy. Im szybciej stąd wyjdziemy, tym przyjemniej. Będzie cokolwiek zobaczyć więcej niż szczubek swojego nosa. Dobrze. To ruszamy. Kae? Gdzie Kae idzie? Kae. W sensie na zwiady, tak? No, żeby razem z nim. Jasne. No to, no to Kae ten. Kae się wymienia. Robi wymianę tytoniu z Hatchem. Tak. Tam. On jego jest taki ciężki, wstrętny, bagienny. Masz wrażenie, że on zbierał taki dziki i go sam suszy. Jest obrzydliwy. A jest ciekawy. Tak, tak. Na pewno jedyny w swoim rodzaju. To się chce trochę udawać, że... Nie no, dobry, mocny taki, dobry, mocny, ale tak trochę... No, jest ale pali. Ręce się trzęsą od nikotyny. Dobra. To idziemy i obserwujemy. Co się... Survival jakiś, czy coś? Czy... Tak, survival, koniecznie. Gdy przychodzicie naprzód, Vincent jeszcze wyciąga gniotka, wyciąga go na palec i rozciąga go tak jak gumkę recepturkę i wystrzeliwuje w powietrze. Dobra, on zmienia się w locie, zaczyna lecieć i rzucaj mu na percepcję, kiedy on rozgląda się. I leci nad wami, towarzyszy wam w... O, to ten mądry glut. Ale mądry. Kurde. Chyba 6 będzie. Okej. 22 na survivalek coś. Jasne. Tam nie będzie nisko. Końce jakieś przydatne są te umiejętności, kurde. No ranger! Nie, ale sobie przypominam tego cholernego Warforge'a, co w medycynę miał pełno punktów i to było takie przydatne. Ja pamiętam, że był kapłanem bez ani jednej kropli religii, to mnie najbardziej zawsze tam bawiło. Nie, religii chyba nie, a może nie? Nie, nie miałeś. Ja pamiętam, że za każdym razem ci rzucałem na religię, bo miałem taki już zepsuty mózg, że kapłan, religia, a ty nic. Co też było fajne, bo to było lorowe, że on szuka dopiero tej wiedzy. Tak. Dobra, ile ma gniotek? Czekaj, już patrzę. Twój chyba proficiency razy 2, nie? Jakoś tak to było. No to będzie w takim razie... A nie, bo to jest też mogę pasyw wziąć? Czy jak już rzuciłem, to już rzuciłem? Nie. Jak on się tak rozgląda i szuka, no to ja stwierdzam, że raczej ten. Okej, no to będzie w takim razie teraz czyli 8. 8. Trochę no to niż, niestety jeszcze jest trochę świeży. Oczko nie ubije. Przykleja się jeszcze. Jeszcze taki zaspany jest jeszcze, dopiero się narodził. Rozkojarzony. To rubinowe oko tak mu się zapada w tym i próbuje sobie wypchnąć z powrotem. No, więc niestety nie widzi zbyt wiele, ale Hatch i ty, Kae... dobra, teraz muszę jedną ważną rzecz zobaczyć i zmienić muzykę. Pomiędzy krzaków, grzybów, dziwnych,
ruszających się niczym wodorosty na wietrze, bez wody, roślinności. Dostrzegacie świetlistą łunę wręcz Levimenus, które teraz podnoszą się z takiego tak naprawdę niedużego, można powiedzieć wręcz stawu, który jest, tak jak obiecał Hatch, 120 stóp od was. Hatch opiera się o drzewo. Otarł ręce i... Dobra, no dobra, zabójcy. Ja robiłem to. Teraz wasza kolej, na waszą część. Zaczekam tam w obozie bobołaków. Jeżeli nie będziecie tu za dwa dni, cóż, uznam, że się nie udało. A dotychczas udanych łowów. Znika gdzieś w zaroślach. Wartem raczej. Sprytnie, że nie dam nam nawet nic dodać. Dobra, taki plan. Gość wie, jak zniknąć z klasu. Wejście do kanałów. Teraz muszę jedną rzecz sprawdzić. Tak. Chcemy iść do tego potwora, który tam niby jest? Czy może lepiej poszukać tego innego przejścia? Nie wiem. Co myślicie? Raczej celem nie jest potwór, tylko wejście. Może... Może uda się przemknąć niezauważonym. A, zapomniałbym, Vincent, przekazuję mu zwój druida. Może to by się przyda, ja byłem za głupi. Uff, muszę, bo nie mam w apce tego, jak oni są. Artificerów, muszę zacząć, czy oni mają ten czar. Powinni mieć właściwie. To jest w ich stylu. Okej. Nie jest... Chyba nie. Nie, niestety nie. Podaję ci ten zwój, ale zwój ma na sobie... Rzeczywiście jest to magiczny zwój z jakimś czarem, ale nic z twojej jakby... z twojego przedziału wiedzy. Nie masz pojęcia, co to za magia. Dziękuję, Garecie, ale może za kilka dni. Zobaczę, co to jest. Mogę zobaczyć? Marvin, może spojrzeć na to? Spoglądasz, ale sytuacja się powtarza. Ty tego nie odczytasz. Nie, to nie jest bardziej spell, można powiedzieć. Trzeba można będzie tłumacza. A można zwój aktywować nie wiedząc, jaki jest spell na nim? Nie, tylko ktoś, kto ma ten spell na liście, może użyć zwoju, ale wtedy nie zużywa spell slota. Może to być wysokolevelowy też. Może być wysokolevelowy, może być też za trudny dla was, ale dałoby się go przeczytać, tylko wtedy byś musiał zdawać, czy ta magia cię nie overwhelm, nie wiem jak to po polsku powiedzieć, nie przytłoczy, kiedy uwalniasz magię z takiego zwoju. Więc tak, Vincent nie jest w stanie przeczytać, Gareth ty też nie i Malvin ty też nie. Dobra. No. Schowajcie go na ten moment, może się to wyjaśni. A najwyżej go sprzedamy. Nie jest to głupie, przydałoby się chyba złoto. Jak wygląda to jezioro? W sensie to jest... Dobrze, więc jesteście... Trudno wam powiedzieć, jak daleko jesteście od głównej bazy Mogoga, można powiedzieć. Nie widzieliście większych śladów bytowania tutaj goblinów, poza tym, które widzieliście wcześniej, czyli co pewien czas jakieś takie małe ołtarzyki z kości. Na pewno też znaki czarnej ręki, to tu, to tam. Rozproszone po lesie. Widzicie ten słup czarnego dymu, który gdzieś tam zza krzaków, około może 500 stóp od was na oko
jest. Mhm. I tak, około. I też widzicie już stąd, one są wysoko nad wami. Wiecie, tak w odległości jakby zmierzyć to pewnie będzie tak z 300-400 stóp, bo jest 200 stóp tego, 200 stóp klifu, no i wy jesteście pod pewnym kątem, ale widzicie te wspomniane wyciągi. I nawet słychać niosące się echem jakieś okrzyki tam stamtąd. Takie w stylu, jak niczym w ruchliwym porcie, jakieś takie odgłosy pracujących dokerów. Coś tam ewidentnie jest albo ładowane, albo rozładowywane. A ten węgiel? Nie słychać się, Bartek. Tak się ułożył wygodnie, tego nie słychać. Vincent złapał swoją czułkę, potarł ją. Najpewniej. Dobrze. No bo ten wrak statku, gdzie on był, Kaja? To Kaja się rozgląda, bez przypomnienia, że ten wrak był. Jeszcze raz, przepraszam. Gdzie ten wrak był? Stąd go teraz nie widać, no ale jest tam, gdzie jest jakby ta stacja docelowa tych wind, można powiedzieć. Mm-hmm. Na górze? Mm-hmm, na górze, nad wami. Okay. Mm-hmm. Daleko stąd. No dobra. Może rozbierają ten statek albo odbudowują. Kae, ty widziałeś, że on był rozebrany już. Dwie sesje temu, że domyślasz się, że po prostu z niego zostały skonstruowane prawdopodobnie te wyciągi i pewnie część bazy też. Tak, no to dzielę się tym. Jasne. Dobra, to Kaja, widzisz jakieś czujki? No rozgląda się, czy widzę jakieś, nie wiem, pułapki, coś dobra, takiego. No to percepcja, klasycznie. Mhm. Może też glutek Vincenta coś tu zauważy. Tak, zaraz. 17 plus 6. 23. Nie, tak, 23. 23. No to tak jak już mówiłem, raczej płytkę taki. Na pierwszy rzut oka płytki, a domyślasz się, że musi być trochę głębszy ten staw. I on widać, że trudno powiedzieć, czy wpływa, czy wypływa, ale w jakiś sposób jest przy takiej dość dużej szczelinie w skale, kiedy opiera się o ścianę tego wąwozu i tam w głąb tej szczeliny prowadzi wąski, ale możliwy do przejścia korytarz. I woda wygląda na raczej z taką zastaną. Dużo w niej rzęsy, widzisz jakieś takie duże komary, które nad nią latają. To nie jest czysta, świeża woda. To raczej wygląda na coś, co się zbiera po prostu z wilgoci skapującej z klifu, a z deszczów na powierzchni. No, czyli po prostu jest taki staw i do końca kończy się, rozumiem, tym wejściem, tak, jakby takim wąskim, tak? Kończy się wąskim wejściem, właściwie mogę wam to już pokazać, czemu nie? Okay. Malutkie to bajoro. No mówię, staw bardziej. Okej, okay, ja myślałem, że to jest duże do obejścia. Kurde. Nie, bo wiem, taki staw ze skapującej z klifu brudnej, nieprzyjemnej wody. No, to chyba to musi być to przejście, co? I wy jeszcze jesteście daleko, daleko, nie? Tylko ta woda taka zastana jest, nie wiadomo, co tam się wkryje w środku. Albo czy nie wzbudzimy czegoś. No, zakładam, że miał to być potwór. No, no ale skoro nikt tędy nie chodził, skoro cały czas tutaj jest brzęsa na wodzie, no to przypuszczam, że jest to najbardziej ukryte wejście, jakie się da. Pytanie, jakie ryzyka są z tym związane. Mówili, że spore ryzyko. Podobno nikt stąd nie wrócił. No tak, ten goblin poszarpany. Tak. Chcę puścić... Ale co to dla nas? Mhm.
chcę puścić gniotka. Jasne. Nad tą wodę. Rozkazuję mu, żeby przeleciał tam i zrobił taki łuk. Może czy zobaczy coś. Stealthy czy nie stealthy? Stealthy. Dobra. To niech stealthuje. On się z tobą telepatycznie porozumiewa, prawda? Tak. Dwadzieścia cztery, dobrze. No to... Nie, przepraszam, 22. Nice, dobra. No to on rzeczywiście gdzieś tak bardzo powolutku, niczym udając coś na wietrze... On tak leci w tej formie tego świdra i kiedy już się zbliża, nagle tak się rozpłaskuje na taki talerz i szybuje. Tak, wygląda jak siatka na wietrze jakaś. No i cały czas, wiesz, ty tam z nim podaj pozycję, dobrze, co widzisz, over. Ale w pewnym momencie czujesz coś jeszcze. Jakby, kiedy tak gniotek, odpowiedz, hej, gniotek, i w pewnym momencie jest takie jakby coś weszło na waszą falę. Kurde. I słyszysz... Jaś chłodny. Gniotek dostaje natychmiastowe polecenia, lecenia najwyżej jak potrafi. Idzie coś świeżego. Słyszysz bardzo takie prymitywne wręcz wiadomości, kiedy trafiają prosto przez twojego gniotka do twojego mózgu. Okej. Czy spotkałeś kiedykolwiek z czymś takim? Nie słyszałeś, żeby jakaś bestia potrafiła wchodzić na twoją telepatię, ale cokolwiek tam jest, potrafi. Okej. To jest Vincent taki jakiś... Stoję i jakby widzicie, jak moje czułka robią jakby próbowały dostroić się. Czy mam nadal sygnał z gniotka? Tak. Tylko, że jakby za każdym razem, jak się z nim porozumiewasz, słyszysz po prostu jak takie echo, to drugie takie właśnie nawoływanie jakiejś bestii głodnej. Okej, no to nakazuję tylko proste wróć. I odzywam się do towarzyszy. Słyszę coś dziwnego, coś komunikuje się ze mną, tak jak nigdy wcześniej tego nie słyszałem. Słyszę nadal to? Nie. Okay. To ten stwór czy coś? Ten potwór? Bardzo możliwe. Mówił coś o świeżym jedzeniu. Zapewne chodzi o ofiary. A gdyby go tak wywabić z tej jaskini, szybko wejść i nie wiem, zasypać wejście. Bo w wodzie na pewno nie chce z tym walczyć. A co jeśli jest w wodzie? Na pewno jest w wodzie. Co jeśli to jest wodą? To jest wodą? Mam złe przeczucie. Ja bym to wywabiła z tej wody. I po prostu szybko tam wlazła potem. Możemy to czymś zasypać, to wyjście, myślicie? Jest to możliwe? Lita skała. Kae, czy mogę przyjść twoją lunetę? Mhm, pewnie. Trzymaj. Okay. Ale co jeśli... Nie ma tego... Chcecie przyjrzeć coś... powierzchni stawu? Przyglądasz się, rzuć na percepcję. Próbuję rozpoznać. Możemy też podejść kawałek w sumie, co? Wszyscy bliżej troszeczkę, bo daleko jesteśmy. Mhm. Jak blisko podchodzicie? Nie zbliżajmy się zbyt blisko, dajcie mi chwilę. Ale tak, żeby być, nie wiem, z 50 metrów? To... Znaczy stóp, 60? Dobra, to w momencie, kiedy już... To jest bardzo blisko. Nie. Stójcie. Podchodzicie tylko trochę, proszę. Wszyscy słyszycie w swoich umysłach. Bliżej. Chodźcie. Jeszcze tylko troszkę. Ja się nie zbliżam, ja stoję tam, gdzie stałem. Dobra, to ci, co się zbliżyli. Jak tylko po prostu jeden krok do przodu od razu. To jest bardzo podobne uczucie do tego, co robi Vincent. Dobra. Doleciał. To, co jest Vincent, jest jakby takie nieagresywne, że się można bronić, to nie. Mhm. 16 percepcji.
Ty? Tak. Dobra. Kiedy przyglądasz się powierzchni wody, dostrzegasz jedną taką jakby... Na początku myślałeś, że to jest jakiś taki śmieć albo jakaś taka kłoda tutaj na środku mniej więcej. Ale widzisz, jak przelatuje jedna z tych lewi medus i z wody wysuwa się taka przypominająca kałamarnicy mackę zakończona pazurami. Wciąga jedną z tych medus do środka i słyszysz tylko, wy słyszycie w myślach. Znowu to samo. Co to za krażen? Próbuję zgadnąć, co to może być, bo jakieś kosmiczne kraken na pewno kojarzę. Arkana. Ja też chcę rozpoznać mackę, którą właśnie zobaczyłem. Arkana. Kiedykolwiek arkana. Widziałem. Bądź. Bliska. 15 i... 14. 14. 17. 17. Słyszeliście, ale nie wiecie do końca, co to jest, ale słyszeliście głównie ty, Kae, jak byłaś w Dekomeradę. Słyszałaś czasem, jak obracałaś się właśnie w zachodniej ćwiartce. Dużo tam ludzi pracuje właśnie w takiej dość słabo poważanej pracy, jaką jest zajmowanie się kanałami Dekomeradę, ale czasem wracają z opowieściami o tym, że słychać jakby, że straszy w kanałach, że czasem słychać jakby ktoś szeptał im do ucha obietnice tych bogactw albo czasem groźby, tak jakby coś miało ich zjeść i wiesz, że zdarza się, że czasem ktoś może nie wrócić z kanałów. Jest jakiś rodzaj bestii, który jest popularny w takich wilgotnych, ciemnych miejscach. Wiesz, bestia z bagiem, która wzywa. Głupia. Ja chcę to zabić. Wikaj, wyciągasz pistolet i zaczął ładować go. Najrozsądniejszym byłoby nie zbliżać się, bo to jest dokładnie to, czego to chce. Ale może nam się uda to odciągnąć jakoś. To chyba jest wodne, tak zakładam. Co myślicie? Jakie mamy alternatywy? Dostawy węgla. Tak, ale... Pytanie, czy to nas nie ogłupi jakoś, jak skoro nam wchodzi do głowy. Tak, też się tego obawiam. Nigdy czegoś takiego wcześniej nie spotkałem, więc... Psioniczne ataki. Musimy się jakoś bronić, żeby wyłączyć? Nie wiem. Wydaje mi się, że warto spróbować okiełznać to coś. Węgiel wydaje się opcją bezpieczniejszą, ale i z większą szansą na wykrycie nas. A może przywiążeć do siebie sznur i będziecie mnie ciągnąć na tym sznurze, będę podchodzić. Jak się okaże, że mnie ogłupi, to mnie cofniecie szybko. Też o tym pomyślałem, Kar, i nalegam, żebym to ja był człowiekiem na sznurze. A co jeśli ja byłbym na sznurze i grałbym bardzo głośno? Ktokolwiek z was może być na sznurze. Ja nie. Ja jestem lekka dosyć, także może jakby mnie będzie wciągnąć. Zwabić go czymś na brzeg. A jedyne, czego chcę, to chyba świeżego mięsa. Ja myślę trochę tej karmy dla psów. Mocno pachnie, może zwrócił uwagę. Może tak. Nie wiem, co takie stwory myślą o twojej wspaniałej kolacji, Kaja. Być może. Mógłbym też stworzyć ponownie jakąś iluzję i spróbować to... Ale to chyba działa bardziej na dotyk, a zorientowałby się od razu, że to sztuczna. Zaskakująco przynęta na sznurze wydaje się być jednym z lepszych pomysłów. No tylko kto idzie? Chcesz Malwin bardzo iść? Nie, Gareth. Za ciężki chyba jesteś, żeby cię potem wciągnął. Plus potrzebujemy kogoś silnego, żeby wciągnąć ofiarę. Psychę trzeba mieć mocno. Mi się wydaje, że Malwin ma psychę na nocy. Bardzo nie chcę, ale mogę to zrobić.
Kaja wyciąga sznur. Po prostu ma 120 tupliny. Taki punku i patrzy, kogo wiązać. Papier, kamień, nożyce? Nie wiem, jaki jest odpowiednik ten. Na Spelljammerze roch, papier, kamień, nożyce. Możecie w marynarze po prostu zagrać. To po pierwsze. Po drugie. A, no tak. Jest. Czekaj, to było chyba. Skała, topór, pergamin, jeśli dobrze pamiętam. Dobrze. Było coś kiedyś. Ja to mogę po prostu zrobić. Dobra, to idź, Malwin, jak coś tylko będzie nie tak, wyciągniemy cię. Chyba, że ty, Kaebach, coś chcesz i chciałaś o to grać. Nie, idź. Może zaraz coś się uda, się zgłoszę. Jakoś... Nie, bo Malwin tutaj może coś zaplumka i jakoś ogłupi tą zwierzynę. Dobra, tylko porządnie no zawiążcie. To Kae tam związuje, ma jakąś wyblinkę, coś na... Dobra, czyli... Wiąże w taki sposób, żeby dobrze... Dobra, tam... czyli obwiązujesz supłem holowniczym Malwina. Tak, zapas za jakiś tam element zbroi, żeby... Robi jońki, splońki. Jak takie dziecko, które, wiecie, jest na takich tych szelkach. Jasne. Dobra, no to Malwinie, co robisz, kiedy już jesteś przywiązany? I rozumiem, wszyscy trzymacie sznur. Tak. Żeby jak najszybciej wciągnąć. Może jeszcze jedno, drugi jakiś koniec kołek sznura. Do ziemi? Tak. Jakieś drzewo, coś, jakaś skała. O. Tak, znajdzie się coś, do czego można by go przywiązać raczej. Kaja, jeśli możesz. No to Kaja też przywiąże je do tych drzewa. Nasza siła może nie starczyć. No, słusznie, dobrze. To przywiązane. Dobra. A niech Torm nad tobą czuwa, Malwin. Odwagi. Tak. Przyszykujmy bronię, Vincent. Mamy dystansowe to. Zawsze gotowy. I odsłania ten dwie ręce, które trzymają cały czas kuszę. Jasne. Czy z procy można z jednej ręki korzystać? Tak. Dobra, to znaczy mamy łuk w zanadrzu. Mm-hmm. No to Kaja tak samo pistolet w zanadrzu. W sensie trzyma dwoma rękami linę, ale ma... Tak, bo na razie obie ręce na linie i tak, obserwujemy bacznie. A ja mam dwie ręce na linie i dwie ręce na kuszy. Dobrze, rzeczywiście, tak możesz. Przydaje się, to nie ma co. Dobra. Więc Malwin, co robisz? Chcę znaleźć jakiś kamień, który jest w miarę ciężki, ale taki, żeby rzucić. Nie? Jasne, znajdziesz. Dobra, trzymam go w rękach. No. No i robię krok do przodu. Dobra, pierwszy. No to jak robisz ten krok od razu, po prostu najpierw jest lekki taki szum w głowie, a potem... Długo jeszcze czekać mam. Nudzi mi się tutaj już. A tylko Malwin słyszy, czy wszyscy dostają? Tylko Malwin słyszy, jak podchodzi bliżej. Mam pytanie. Mhm. Bo message jest taki. 120 stóp. Mhm. Point your finger toward a creature. Mhm. Czy ja muszę ją widzieć? Musisz go widzieć. Czy musisz muszę go widzieć. Strzelać? Okay. Musisz go widzieć, no. Okej. Okay. Robię kolejny krok. Dobrze. I... Jak daleko jestem od tego jeziora? Jeśli zrobiłeś dwa kroki, no to zakładamy, że jesteś na razie 110 stóp. 110? Linę mamy 120, więc... Tak, to 120 lina, no to się skończy praktycznie na granicy. Na granicy jeziora. Tak. Okej. No to podchodzę tak, powiedzmy, 30 stóp po prostu. Dobrze. No to podchodzisz. I nadal nic bez większych zmian, nadal tylko słyszysz co jakiś czas w głowie. Na 30 stóp do tego, tak? Nie. Dobra. Stóp, czyli jest jeszcze 90. 90 dobra, stóp no jest. To słyszysz jeszcze cały czas w głowie, ale raczej bez zmian, że jak takie lamenty w stylu głodny, a bym sobie coś zjadł. Kiedy karmienie? Znaleźliśmy GMO przed sesją. Tak. A, no i ja bym jakby się trzymał trochę za Malwinem jednak. Dobra. Nie stał przy tym drzewie cały czas. Żyjesz? Żyję. Tak. Okay. Też myślę, czyli że jesteś... Trochę... Okej. Okay. Tak. Dobra. Podchodzę kolejne 30 stóp.
czyli jestem 60 stóp od tego. 60 stóp? Ucichło. To... W głowie twojej. Bawi mi się jest... ciepło, zimno. Obracam się i kastuję w stronę Garetha, który jest chyba najbliżej mnie. Mm-hmm, no nie? Tak, mm-hmm. Słyszysz message. Mm-hmm. Przestało gadać. Straszny suspens. Dobra, robię... Próbuję ci dodać otuchy. Słyszę coś? Dalej. Dostałeś coś. I przekazuję wiadomość dalej wzdłuż naszej liny. Kodem Morsa po napiętej linii. Tak. Przestało gadać. Rozglądam się na boki. Może to wcale nie ta Breja. Wiesz co? Chyba puszczę jeszcze raz. Naszego szpiega. Będziemy mieli jakiś sygnał. I puszczam znowu gniotka. Dobra. Leci tam nad tym. Stealthuje czy nie stealthuje? Stealthuje. Dobra, no to rzucaj na stealth. Po raz kolejny. Mhm. Gdzie? Dwudziecha! Dobra, zaraz. No to... Nawet nie dodaję. Przeleciał nad stawem. Nic się nie stało. Nie słyszysz też nic przez niego. Okej. Dobra. Chcę, żeby trzymał się wysoko. Dobra, trzyma się gdzieś tam. Podchodzę 15 stóp teraz, czyli jest 45. Dobra, nadal cisza, nic. Wręcz nieprzyjemnie cicho się zrobiło. Ale widzisz nadal, jak nad tą właśnie powierzchnią jeszcze te błyszczące się w ciemnościach meduzy właśnie tak lewitują lekko o spale. Okej, okay, i nic ich nie... Nie, nic. Nic. Na tafli... ja to tak średnio. No, nie widzisz tu za wiele. Widzisz tak naprawdę oświetlone tymi meduzami. Tyle, co w półmroku. I widzisz, że odbija, widzisz refleksy ich na tej wodzie, ale poza tym dla ciebie tu jest ciemno. Okej, okay, ten kamień, który niosę, czy jestem w stanie rzucić 45 stóp? Kamień ma tyle, co kamień, to nie, musisz podejść na... Znaczy, 30-60 z tego, co... No jest, czekajcie, zobaczę. Nie, 20-60, czyli musisz podejść bliżej. Dobra, podchodzę na 30 stóp od jeziora. Mam cię! Widzisz, jak woda zabulgotała. Te meduzy odlatują i po prostu z wody, szarżując na ciebie, biegnie ogromna paszcza, przyczepiona do jeszcze większych macek, kiedy... To Kajak krzyczy, ciągniemy! Taki ogromny, po prostu galopuje w twoim kierunku ta bestia. Jak to tylko zaczyna biec, ja biegnę w drugą stronę. Dobra. I my wszyscy rzucajcie siłę. Jeżeli zdążycie go odciągnąć, to go nie zaatakuje. Rzucam ten kamień i próbuję biec. 15. Czysta siła? Tak. Czysta siła. Czy atletyka może być? Właściwie nie. Inicjatywę powinienem był rzucić. Poczekajcie z tym jeszcze. Zapamiętajmy te wyniki. Zapraszamy inicjatywę. 5 minut przerwy. Dobra. A jeszcze, czy ta siła może być atletyką, czy nie? Czysta siła. Atletyka. Dobra, w takim razie... Jeszcze z tą siłą poczekajmy. Użyjemy tych samych wyników, ale po prostu jedna ważna rzecz się może wydarzyć. Poproszę inicjatywę. KE. 21. Uff. Malvin. 14, ale plus. Jestem przed Garethem. Tak, czyli po Malvinie jest Gareth, ostatni jest Vincent. 9. KE, zaczynasz pierwsza. Widzisz, jak z wody wyskakuje groteskowe monstrum na trzech łapach z trzema mackami i największą paszczą, jaką widziałeś w życiu, pełną ostrych
jak igły bądź tudzież noże zębów, wyskakuje i galopuje w stronę Malwina. No i elegancko. W końcu jakaś walka. Elegancko! To co robisz? Jeśli jest to 90 metrów, to najpierw chciałaby rzucić Hunter's Mark. Zaświeca, widać, że mieni się lekko, zaczyna się mienić lekko ten odjak, ten potwór przede mną. Mm-hmm. No i bierze, była przygotowana jakby, żeby wciągnąć jednego ze swojego flintlocków i strzela w kierunku odjaka. 15. Trafiasz, ledwo co, ale trafiasz. Nie używasz Planar Warrior. Nie mogę, bo już bonus użyłem. A na tak, bonus. Mark, dobra. Czyli 17 piercing. 17 piercing. No to wystrzeliwujesz ze swojego muszkietu. Huk, echo. Po prostu po całej dolinie. Aj. I bestia dostaje gdzieś tam, gdzieś ten w ten łeb, ale jest niewzruszona. Po prostu leci dalej do przodu, niczym nosorożec w kierunku Malwina. I jego ogromna paszcza przekręca się, żeby cię tak chwycić bokiem. Po prostu ty widzisz, jak jeden zestaw zębów po swojej lewej, drugi zestaw po swojej prawej i atakuje cię. Oh Lord. To, że mieliśmy takie dobre rzuty na siłę, dostaniemy coś za to. W waszej turze musicie go ciągnąć. Dobra, on atakuje. Pierwszy atak, 18 obrażeń. Przepraszam, 18 trafia? Trafia, o ja pierdolę, ale mi stanęło serce na sekundę. Przepraszam, dobra, trafia, no to... Trafia. Dobra, zdawaj Constitution Saving Throw. O, 16. 16. Dobra, jego potężne zębiska łapią cię po prostu, kiedy on cię po prostu nimi zahacza tak naprawdę. Mhm. Czujesz potężny smród bijący z jego gęby. Po prostu od razu chce ci się wymiotować, ale się powstrzymujesz. Rzucaj na mordy. Nie wiesz, na co rzucałeś. Po prostu czujesz, jak rany cię pieką od jego po prostu takiej zgniłej aury. Zadaje ci 7 obrażeń piercing swoimi zębiskami. Widzisz, jest trochę z, przekręca 7? Łeb, kiedy... Tak, 7 obrażeń. Aha. Przekręca łeb, kiedy nie udało mu się ciebie schwytać w te zębiska i wtedy podnoszą się te jego macki i dwie jeszcze atakują w ciebie. Nie trafia pierwsza. Ty już widzisz, co się święci. Uchyliłeś się, po prostu tak schyliłeś na dół. Ona przelatuje ci nad głową. Drugi atak. 14, nie traf. Idź. 15, trafia. Kurwa! Nie! Widzicie, jak on, Malwin się schylił przed jedną macką, ale druga popełzła po ziemi, obwija mu się dookoła nogi i cię podnosi do góry. Ajajaj. Dobra, zadaję ci 4 piercing, kiedy jego kolce wbijają ci się w nogę i podnosi cię do góry. Trzyma Malwina, jesteś zgraplowany i złapany przez niego. On, ty wisisz w powietrzu, on cię tak trzyma. Tak. I widzisz, jak ta trzecia macka, która mu wygląda z kupra, ona ma taką trójkę ogromnych, żółtawych, wyglądających raczej jak wrzody oczu i one teraz mrugają i przyglądają się tobie. Kastuje Unsettling Words. Czyli jasne. Ma ujemną bardyk inspirację. Jasne. Krzyczę. Co wisi, to nie utonie. Nic więcej nie robię, tylko go ciacham. 24. Trafia. Wsadzasz mu prosto, po prostu rapier gdzieś w tą paszczę. 7 plus 10 damage'a. Nice. Dobra. Dobra, słyszysz w swojej głowie marne żądło. Garrett. Kastuje command na stwora. Jasne. Każąc mu wypuścić Malwina. Puść go. Bestia cię nie rozumie. Tak, też przeczuwałem. W takim razie jeszcze widząc, że to nie działa, w bonus akcji chcę rzucić na Malwina Shield of Faith. Możemy przesunąć pole walki do przodu. Tam tak. Nie będziemy liczyć dobra. Tego, jak, bo to jest fajnie trudny by teren, ale nie będziemy ten, nie? Czyli masz 60 stóp zasięgu. Shield of Faith otacza Malwina. Malwina. Plus 2 AC.
I widzicie, że teraz Shield of Faith to była zawsze taka zielonkawa zbroja, która składała się na sojuszniku i ma parę malutkich, niczym kupidym skrzydełek na plecach. Czy ten mój rzut na siłę wcześniejszy będzie teraz się aplikował? Tak, jeśli teraz pociągniesz za linę, to możesz tym rzutem. No to ciągnę, 15. Kiedy Bardic Inspiration tutaj wypala się. W sensie jemu jako minus. Tak. Minus 2. Uff. Nie ma szans. A nawet tym ramieniem, co wygrałem z KL? Ono jest teraz zmęczone, czy masz zakwasy w nim. Fuck, wiedziałem, że będę przepracowywać się. Lina napięła się, ale równie dobrze mógłbyś ciągnąć górę. Wiktor leci teraz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, bo może 40 stóp, czyli podbija do Otyuga i atakuje go w nogę. Sześć. Sześć. Sześć ataku. Na atak? Nie, to jest... Nie, to jest damage. Najpierw jeszcze trafienie. No to będzie 17. Trafia. 6 obrażeń. Kiedy gryzie go w stopę. Tak. Malwinie, słyszysz w głowie... uwielbiam, jak przychodzą same. A, jeszcze słyszycie gwizd. A. Gdy pikuje gniotek i strzela... Z jaką on ma zasięg na tej na pikawce? 30 stóp. 30 stóp, okej. Okay. No to zbliża się na taki zasięg. Zbliża się na 30 stóp i strzela. 20. 20, nice. No to kryt. Yeah. Czyli dwa wchodzą. 7. 7. Chipping away. Malwinie, słyszysz w głowie... Nie pamiętam tak dużych komarów. To Kaja, widząc napinającą się linę, przypomina sobie, że przecież mieliśmy ciągnąć Marwina. Najpierw zbliża się na 30 stóp, więc jest teraz 60 stóp. Aha, i... czyli tam po linie podchodzisz, tak. Czyli próbuję... zrównujesz się z Vincentem. No i próbuję ciągnąć tą linę w takim razie. Dobra, no to tyle, ile siły miałaś? 19 miałeś. 19, zostajemy przy tym. On jest od ciebie silniejszy. Fuck, kurde, to przyjdzie. Lina znowu naciągnęła się, ale on wyrzucił 20, więc. Tura Otyaga. Otyag, widzicie, jak to jego macka z okiem przygląda się teraz Wiktorowi i macka wolna leci po niego. 15 trafia? Jest równo. Równo? To nie trafia. Dobra. Wiktor przeskakuje nad macką, no to w takim razie Otyag trochę... Co to za? Zwinna krewetka. Wiktor robi taki piruet jak ten karaluch z Gifa. Dobra. Raz nie trafił, atakuje drugi raz. Dobra, nie trafia, dwa na kości. I to koniec jego tury. Czyli ja teraz? Teraz ty. Nadal jesteś spętany przez niego i teraz tak, tylko ci powiem, co ty możesz zdawać. Musisz użyć akcję na po prostu na ucieczkę i to jest akrobatyka bądź atletyka. Kontra jego siła, nie? Ale ja spróbuję coś innego. Jasne. Kastuję Dissonant Whispers na niego. Okej. Okay. Bo musi się przy failu oddalić jak najbardziej ode mnie. No to zdaje Wisdom. Nie zdaje. Jest! Marszowa muzyka zagra dookoła potwora. On zatrząsnął tą swoją paszczą i puszcza Malwina na ziemię. I dostaje 3d6 damage'a. Psychic damage. 10. 10 damage'a. Aż, denerwujące bzyczenie. I ucieka, no tak naprawdę z powrotem jakby do tego stawu, nie? Tutaj, czyli no musielibyśmy was przesunąć. I tu wy jesteście 30 stóp do tej dwójki. Brawo, uwolniłeś się. I jeszcze mam ruch teraz, czy już nie za bardzo? Pół ruchu masz na podniesienie się? Pół ruchu na podniesienie się. Okej, okay. No to pół ruchu na podniesienie się, czyli 3 i jeszcze raz, 2, 3. Po prostu czekaj, tutaj, nie? Ja słyszysz, Garecie. Niech skrzydła anioła niosą twe kule daleko. I dostajesz inspirację D6. Przywołuję swoją nowo nabytą umiejętność. Okej. Okay. Mam taki sam flying speed jak walking, czyli 30. Próbuję na niego wlecieć.
chcesz wylądować na jego grzbiecie. Tak. Zdaj Dexa, myślę, nie wiem, za akrobatykę tak naprawdę. Pięć. Nie. Pięć? Okej, okay, dobra. Nie łącz ich, Bartek, to się może... Okay. To może dobra, no to ty nie stajesz na jego grzbiecie, no ale lewitujesz nad nim, machając swoimi skrzydłami. I słyszysz okay. w swoich myślach... Ach, tak dawno nie jadłem drobiu. Mówię do niego, zobaczymy kto kogo będzie jadł i rzucam abjur enemy na niego. O, nice. Wow. Dobra. To Vincent. Malwin jest bezpieczny, został wyciągnięty. Moje dwie pozostałe ręce bardzo świeżbią. Wyciągam kurczę. Kurwa. 13? 13 nie trafia. Obok. Próbowałeś trafić gdzieś w tą mackę z okiem, ale... przeleciało obok. Niewiele mi tutaj teraz zostaje wyboru, ale szczęśliwie raz, dwa, trzy. Wiktor jest nieustępliwy i po raz kolejny. Tu jest atakuje. Trudny teren jakby co, ale on jeszcze tu ma dość ruchu, więc... No i atakuje 11. Nie trafia. No i znowu ten teren jest... tak wchodzi w to i okazało się, że to jest trochę głębsze niż się spodziewał. Tak się podtopił w pierwszym momencie. Aha, jeszcze glut. Tak. Dobra, Kajek, gotuj się. To będzie... O, no wreszcie coś. 22. 22 trafia. 5. 5. Kolejny. Niby na razie takie draśnięcia, ale dużo draśnięć. Bestia traci rozpęd. KR. Dobra, to wyciąga drugi flintlock i strzela. Tylko się zorientowałem, że ostatnio oszukałem, bo byłem dalej niż 60 stóp, więc teraz rzucę z awantażem może ten rzut. A, dobra, racja. 20, którą muszę przerzucić. Kurwa. No. Wow. 7, 7 plus 8. 15, 15 trafiło. Trafia. Jej. Planar Warriora mogę użyć, bo jestem 30 stóp od niego. I ma cały czas Hunters, no bo nie straciła koncentracji. Tak, więc tak, jest tak. D6 do 10 i D8 jeszcze. 8 tylko, kurde, plus 4, czyli 12. Która od Jaga. No to on tak kręci się tam gdzieś pod tobą, Gareth. Trochę zdezorientowany, co tu nad nim fruwa, ale nie będzie przebierał w środkach. Próbuje cię złapać macką. 20? Tak. Trafia. Dobra. Czy zostajesz schwytany? 4 piercing, 4 bludgeoning, razem 8 w sumie. Dobra. Drugi atak macką. Będzie próbował chwycić Wiktora. 18? Wchodzi. 11 obrażeń. O kurwa. Po prostu ta macka obija się wokół niego. Ściska i trochę wiesz, i wbija te kły. Jesteście automatycznie zgraplowani, ty, Garecie i Wiktor. Będzie próbował gryźć ciebie, Garecie, bo jesteś taki smakowity z tymi skrzydłami. Dobra, jak mucha. 19? Trafia. 15 obrażeń i zdawaj Constitution. 13, użyję inspiracji. Jasne. No, bo ty masz faktycznie. Uff, 6, nice. 19 plus jeszcze mam 2, 21. 21, zdajesz. Nie wiesz do końca o co chodzi, ale jak te zęby przejechały po tobie, też poczułeś jak twoje rany zapiekły, ale pieczenie ustępuje. Czyli łącznie dostałem z 23, okej. Okay. No, Jesus Christ. Oh lord, jak dobra. Wygląda Gareth? Gareth jest troszkę sfatygowany. Troszkę. Dobra. Okay. Nie, jest bardzo zafigowany. Ja poruszam się raz, dwa, trzy. Staję tak obok KE. Kastuję Fairy Fire. Przy czym oberwie też Wiktor i Gareth. Oni są zgraplowani, mają disadvantage na deksie. Przeciwnicy będą mieli też advantage na twoich sojusznikach, jeśli z ich pokryjesz tym proszkiem. To właśnie rzekło, już nie cofniemy. Dobra. Kastuję. Kurwa, dwudzieka była. Ja mam 5 i 4 mam. 8. Malwinie, podbiegasz. Jak wygląda twój Fairy Fire? Niebieski taki płomień. Dobra, no to z twojej ręki czy z twojego udu? Z mojego udu. Dobra. I widzisz jak ta bestia widzi co planujesz i zasłania się twoimi przyjaciółmi, kiedy on zdaje. I ty po swoich kolegach po prostu tak... Jako bonus akcję kastuję kolejną inspirację dla Garetha, bo się stresuje bardzo teraz. Bardzo przepraszam.
Dobra. Dostajesz kość. Wiktor jest cały przejęty pyłkiem i podtapia się w bagnie. Czekaj, to jest koncentracja. Czekaj, mam pewien plan. Tak, zniszczę czy coś. No chyba się zaraz skoncentruję na czymś innym, w chuj. Jak się w ogóle... Właśnie jak myślę, bo chyba ty masz za darmo to jakby. Rule is very short. At any time. No action okay. required. Dobra. Cofam to po prostu. Dobra. To po mnie, one się palą jakieś tak pół sekundy i... Ale dobra. Inspiracja zostaje. Gareth. No to tak, Gareth nie wygląda dobrze, więc koncentruje wszystkie swoje siły i ciąga swój lay of hands cały, wysysa dobra. Z siebie. Dobra, leczysz się. Tak, on się nice. Dobrze trzyma. Co za chłop? 18? Tak? Garethowi wraca 18 ten i masz jeszcze bonus akcję, jeśli dobrze tak. pamiętam. Czy mogę w ogóle wyciągnąć jakąś broń? Tak, możesz. Okej, okay. Wyciągam tarczę i wyciągam jeszcze swój młot. Kiedy chwytasz swój młot, widzicie coś ciekawego, mianowicie czerwone płomienie z ręki Garetha przeskakują na młot, układają się w kształt ostrza o ściętym czubku. Otaczając ten młot. To, żebym też sobie dobrze liczył, jest druga tura moja tak. przemiany i druga Vow of Enmity. Vincent. Znajdę kamień. No jesteście w kanionie, kamienie są wszędzie. No to tak. Kamień leży dosłownie przede mną. Tak. Żeby było pięknie, dokładnie wychwytam ten kamień. On podnosi się. Pamiętaj, że on grapluje dwóch twoich kumpli, nie? Już powiedziałem, że on się umie zasłaniać nimi. No dobra. Tym razem wygrywasz, panie GM. Ten kamień jakby poleciał do góry i później opadł i Vincent kręci głową tylko i wyciąga kuszę. Dobra. Strzela kusza tylko kolejny. Trafisz ich na jedynce. 24. 24 trafia. 11. 11 na trafienie? Damage. Nie, na obrażeń. Na wow. Krew, czarna krew, śmierdząca niczym po prostu najgorsze czeluście. Jakiś dumpster juice taki z niego po prostu cieknie i śmierdzi jak śmietnik przy barze o 6 rano. Twoje potworki. To najpierw Wiktor. 20! Dobra. 26, krycik, czyli 2d8 plus 2. 2 plus 2, 4. Dwie jedynki na kościach. Ajajaj. Najgorszy kryt. Najmocniejszy kryt w historii. Tak, minus 4. No takiego siniaka mu tylko nabił. Co robi Ślus? Po raz kolejny pikuje, żeby zaatakować. 15? Trafia. Okej, i. On jest duży, jest łatwy do trafienia. 4 damage. Przyfanzolił mu troszeczkę. Przyfanzolił mu troszeczkę. Przyfanzolił. Kaja. On jest rozmiaru jakiego? On jest large. Czyli siatką mogę atakować. A to jak działa na tych zgraplowanych? No wszystkich ich przykryjesz siatką, no. No tak, logiczne tak. zagadki dziś z rochem. No on ma w mackach twoich towarzyszy i się tak miota nimi no, na rozumiem, bok. I ty rozumiem. To wszystko jeszcze wrzucisz w ten... Nie, dobra, w ten dobra, mikser dobra. Wrzucisz siatkę. No to Kaja podbiega, krzyczy tam jeszcze do Malwina. Rzuć mi broń jak będziesz mógł. Bo Kaja już ma rozładowane pistolety. Ale póki co podbiega do Otyaga i naparza z Seimitara. To jest 11 plus 6, 17. Trafia. Widzicie jak Seimitar Kae też po prostu zapala się takim fioletowym płomieniem. 11 plus 4 slashing, czyli 15. Widzicie, że bestia już ledwo stoi tak naprawdę. O kurde, nice. Sapie, ale... Jeszcze się nie poddaje. Już taki senny. Dość tego! I bierze te macki i zderza ze sobą Garetha i Wiktora. Zdajecie Constitution Tentacle Slam. Uuu, to samo wyrzuciliście! 21. Więc używam inspiracji jeszcze. Swojej bardyckiej, czekaj. Bardycki, bo aha, mi Kuba dobra, jeszcze dał ja drugą. Jeszcze miałeś, chwilą, tak. To tak, ja tak, mam 25. 9 plus 10. 21. Zdajecie. On już jest słaby i on was tylko tak klepnął o siebie. Czujecie, że w tych mackach jakby kończy się siła. Bestia powoli traci przytomność. Trzyma nas dalej? Trzyma ich okay. nadal. To dobrze, że jeśli potwór będzie uciekać, to Gard może go napierdzielać cały czas. No.
On jest zamknięty ze mną. Stoję przed nim, chcę skastować Unsettling Words, D6 na niego, żeby ten, podkładka tak zwana. Nigdy nie próbuj ugryźć więcej niż jesteś w stanie zjeść. I kastuję Dissonant Whisper znowu. Okej. Okay, czyli zdaję Wisdom z osłabieniem tą kostką. Czyli minus 3 do jego Wisdoma. Tak. Nie zdaję. Dobra. Panie Boże. 6. 6. Te oczka zamrugały, kiedy usłyszały tą melodię i po prostu z tej paszczy strzeliła taki po prostu lawina czarnej cieczy, ale bestia jeszcze stoi. Musi uciekać ode mnie. Tak. I ciągnie ze sobą swoich towarzyszy. Zagłębia się tutaj w tą wodę. Biedny Gareth znowu użył swojego kurna ulta. Nie, dobrze. Teraz jesteś ty, Gareth. Tak, dlatego... Widzisz, że bestia, tak naprawdę opadliście i ona was już tylko ciągnie tak naprawdę w tą błotnistą wodę. Poświęcając swoją obronę, sięga po ten topór dwuręczny Great Axe, który ma. Puszczasz tarczę, puszczasz młot bojowy, one blask wpadają do wody i z pleców wyciągasz topór, który zabrałeś dzikołakowi. I atakuję z advantagem, bo mam Vow of Enmity. 14 plus 3, 17. Jej. Trafiasz, dawaj obrażenia. Dawaj, kurwa, stakuj to. A użyję sobie Divine Smite. Czyli tak, będzie D12 z wielkiej broni, D8, plus jeszcze jestem w swojej formie, więc zadaję Radiant dodatkowy równy mojemu levelowi. To jest 14 plus 4, 18. Opisz, jak go kończysz, panie paladynie. No, trzęsie mną, jak ucieka i właściwie jest to już trochę cios miłosierdzia dla tej bestii, jak jednym płynnym ruchem ostrze zatacza łuk w powietrzu znad moich pleców i wbija się zdecydowanie w łeb Otjaka i jeszcze takie prawie że pęknięcia szczeliny, wyrwy, przez które spoziera moc taka karmazynowa się wylewa. Widzicie, jak jego głowa po prostu tak zostaje odrzucona tą magią i ta wielka szczęka z przodu wpada do wody. Jeśli mnie puszcza, to gracją ląduje na ziemi, bo mam tak, macki opadają, a ty dwoma uderzeniami lekko skrzydeł unosisz się tak jeszcze nad tą brudną wodą. Wiktor spada na plecy. Tak, Wiktor tam. Taki wielki, wielka fontanna wody wystrzeliwuje. Ale słyszycie w oddali, z północy. Rogu jakiegoś. No. Chyba musimy się pospieszyć. Tak, do kopalni. Przepraszam. Lećmy. Tak, zbieram sprzęt. Dobra, wskakujecie do wody. Tak, biegiem. Wszyscy proszę Constitution w takim razie. O kurwa. Boże. Jesus fucking Dobra. Christ. No nie. Constitution. O nie. O, 17. Zdajesz. 12. 14. Nie zdajesz. Ile? Nie zdajesz. 14. Nie zdajesz. Kurwa. 10. Nie zdajesz. Zdał tylko Malvin. Tak blisko było. Dobra, i teraz muszę dokładnie przeczytać. Będziemy śmierdzieć w tym? Dobra. Przerażeni, jakby gonieni przez cokolwiek zadmieło wróg, bez zastanowienia wpadacie w tą wodę. Ona wam tak sięga gdzieś do pasa. Śmierdzi niemożebnie. Pływają w niej jakieś podejrzane rzeczy i paru z was robi się trochę niedobrze i też no lekko zaczyna was boleć głowa od tego smrodu. Dobra. To na razie tyle. Okej. No to ja odwiązuję linę, bo właśnie się zorientowałem, że skończyła się zasięg. Ja tak raz, ja ty się rozwiązuję z tym w wodzie. Nie, chyba nie ma czasu po nią wrócić. Dobra, no trudno, niech zostanie już. Ja pomagam ci rozcinać.
Płynę w szczelinę. Brniecie przez tą wodę do wąskiej szczeliny. Dzisiaj kończymy, jak wpychacie się w wąski kanał odprowadzający wodę z tego. Tak się kończy wieczór. Z kibla Mogoga po prostu. O nie, właśnie, tak. Czy to jest nie. Jego... O, będzie zdziwiony, jak wyjdziemy drugą stroną. Dobra. Będzie kryt. Yeah. Dzięki. Dziękuję wam bardzo. Dzięki, było super. O Jezu, ale ciężka, mocna. No, było dzisiaj, było trochę... Trochę strasznie. Trochę strasznie było momentami. Musielibyśmy dostać 630. I byśmy mieli poziom. Dostajecie 500. Kurwa. Ja pierdolę. Ja jebie. 30 brakuje.